E, stare piaski. Wsi spokojna, wsi wesoła. ta piramida. Dobry wieczór wszystkim. Witamy serde serdecznie na siwych sznaucerach. Mamy dzisiaj wtorek. 9 kwietnia jest godzina 20, już 10, a więc wracamy do starych piasków, takiej małej wioski na polskiej prowincji. A ze mną dzisiaj. Orand. Której nie słychać? Właśnie się zorientowałam, że się nie odblokowałam. Cześć. Wasabis. Hejka. I Zapril. I chyba też zmutowany. Albo się nie odezwał. Mówiłem, jak byłem zmutowany, a teraz już chyba oh. nie jestem. Teraz już dobrze. Nie gramy dzisiaj w falauta, więc cześć, cześć. zmutowanie nie najlepiej nam tu wychodzi. E, drogi czacie, gdybyście mieli jakieś problemy z poziomem naszych dźwięków, dajcie znać, spróbujemy coś z tym zrobić. E, wracamy do naszej opowieści z tygodnia. Jak wam minął tydzień szybko, wolno? Myśleliście coś o nas? O to pytanie jaskach? do nas czy do czatu? Do wszystkich w sumie. Nikt nie myślał. No do, no. Dopiero co graliśmy i to nagle druga sesja. Tak że dopiero co, prawda? Minęło. Ten tydzień minął. No. Tak, tak. Jak się I pracuje? Jak się pracuje, to szybko mija. To wiadomo, jasna sprawa. Na ostatniej sesji poznaliśmy troszkę wioskę oraz dziwne okoliczności pojawienia się egipskiej piramidy pośrodku pola jednego z mieszkańców, niejakiego Dobrzydzi Takowskiego. Obecnie jednak sprawy się nieco skomplikowały. Okazuje się, że piramida nie jest sama, ma w środku również mieszkańców. A przynajmniej tak twierdzi niejaka pani Raowa, która przyszła na zakupy do sklepu pani Aleksandry Kościńskiej. A właściwie przypro przyprowadziła ją tam Jelly. No dobrze. Przywiózł ich Waldek Nowacki, alias Kubica. Pani Raowa w zamian za wspaniałe przywitanie, za serdeczność, zaprosiła Waszą trójkę na kolację. Abyście poznali jej rodzinę. Oczywiście w piramidzie. I pierwszą sceną tej sesji będzie właśnie odwiedziny w piramidzie. Jak zobaczycie na naszej y, stronie z Grą, y, możecie sprawdzić, że stare piaski mają obecny problem, i problem brzmi na polu dobrze Takowskiego: wyrosła piramida. To może być traktowane jako aspekt, ale są dwa aspekty kampanii. Wieś, którą omijają wszystkie drogi, oraz walą do nas tłumy. To ze względu oczywiście na piramidę. Jak mhm. spojrzycie na kartę Mistrza Gry, zobaczycie, że są również aspekty sceny. Sceny, w którą będziemy właśnie brać udział. Marian, tu jest jakby luksusowo. Oraz rzekłbym, obcy pejzaż, znaczy się kultura. Z wszystkich tych aspektów możecie korzystać, oprócz oczywiście aspektów, które macie na swoich kartach. Przy wejściu do piramidy, tym samym, a jednocześnie nie tym samym, które otwieraliście z takim trudem, z pomocą waszych sąsiadów, stoi dwóch strażników. Ciężko Wam powiedzieć, czy to są ci sami, które widzieliście w piramidzie. Są tak samo ubrani, są tak samo wysocy, piękni, dobrze umięśnieni, o miedzianej skórze i tak samo mają głowę szakali. Wyprostowani, wyprężeni, trzymający włócznie w rękach, a obok wejścia do piramidy powbijane są pochodnie. Jest już wieczór, późno wiosenny, nawet jeszcze niechłodny. Stoicie przed wejściem, po czym niepewnie ruszacie do przodu, przekraczacie wrota. I właściwie krótkimi kilkoma metrami docieracie do tych samych drzwi, które otwieraliście wewnątrz piramidy, tych pięknie zdobionych. To przed nimi wcześniej stali strażnicy, a za nimi spał krokodyl. Wrota są szeroko otwarte. Słyszycie dość tęskną muzykę graną na jakimś instrumencie strunowym i na jakimś rodzaju fletu. O, czyli chłopcy pojawili się ponownie, stwierdziła Luka. Ze środka słychać też pobrzękiwania metalowych naczyń, e, odgłosy rozmów, słyszycie szurania i kroki. Przekraczacie próg i stoicie w tej samej pięknie takiej zdobionej, bardzo luksusowej komnaty. Materiały udrapowane na kolumnach, Symbole na kamiennych płytach, masę, masę różnego rodzaju lampionów w miedzianych pojemnikach, w jakichś świecach, porozstawiane wszędzie, wszystko skrzy się światłem. Widzicie całkiem sporo kotów, tak jak poprzednio, tym razem jednak zajętych różnymi rzeczami, mianowicie między innymi polowaniem na jedzenie, które dookoła porozstawiane jest na misach. Widzicie daktyle, widzicie mięsa, widzicie. Pięknie wypieczone, takie cienkie chlebki. Widzicie dużo warzyw miejscowych. Pani Aleksandra Kościńska znaje bardzo dobrze, bo sprzedawała je jeszcze tego poranku. Widzicie mięsiwo, pokrojone aż takie ociekające sosami. Ale to nie to jest najważniejsze. Widzicie, że pośród krzątającymi się sługami, niskimi, prawie nie. nie Ciężkim do zauważenia w takich jasnych przepaskach biodrowych i o tych ciemnych karnacjach, którzy przesuwają, wszystko przynoszą, dolewają wina, odchodzą. Widzicie mieszkańców piramidy. Litości. Nie wiecie, jak sobie dacie radę w najbliższym czasie, bo oto, to jest chyba najłatwiejsza, ta młoda kobieta z kocimi uszami, pełna wdzięku i takiej niezwykłej gracji, wybucha właśnie perlistym śmiechem, głaszcząc takiego wielkiego kocura pod brodą. Wielki kocur zwraca głowę waszą w stronę z taką przyjemnością i radością, dając się pieszczocie, a kiedy otwiera oko, widzicie, że jedno z nich pokryte jest bielmem. Wygląda jak taki rasowy wojownik. Zaraz tam obok, wysoki i szczupły, mężczyzna z głową sokoła, a nad nią miedziana wypolerowana tarcza słoneczna symbol Ozyrysa ubrany w błękitne szaty z miedzianymi elementami spinającymi je w różnych miejscach. O zaraz, a ten obok taki zabandażowany i wysoki i z twarzą całą pomalowaną na zielono wygląda niezdrowo. Za to na jego głowie jest korona a w skrzyżowanych rękach trzyma insygnia władzy pozostałe królowi bogów egipskich Berło i Bicz a tam przy tronie na jednym z nich schodów siedzi wspaniale zbudowany mężczyzna o okrągłej smagłej twarzy okolonej płomienno-rudą brodą i włosami w tym samym kolorze jest jakiś cichy zatopiony w sobie w swoich myślach ale od jego postaci bije ogromna powaga. A ta, która wchodzi, niewysoka, dojrzała kobieta o ciepłych, mądrych oczach i drobniutkich dłoniach, które złożone przed sobą, jakby w geście pokory, ma coś zwierzącego w sobie. Nie wiecie co, czy to spojrzenie tygrysa, czy te... Ostre rysy twarzy? O boż! <noise> Zwłaszcza Aleksandra podskoczyła, kiedy zobaczyła tego wielkiego, żylastego mężczyznę z mięśniami jak powrozy, chyba nowo skóry, z ogromną głową krokodyla. Wygląda bardzo groźnie. Łypie swoimi olbrzymimi gadzimi oczyma. Wsparty na włóczni stoi w pobliżu rudowłosego. A ten starzec? Pomarszone dłoni skóra w długiej, lejącej się szacie w kolorach srebra i granatu. On ma głowę jakiegoś ptaka. Ibisa, tak, ibisa, z zakrzywionym długim dziobem. Ha! Jesteście! Zapraszamy! Zapraszamy! Pani Raowa jak zwykle w ruchu, jak zwykle pełna energii, wychodzi z jednych drzwi, przechodzi przez sam środek sali, zbliżając się do Was po schodach i widzicie, że dzisiaj na wieczór wybrała kolory czerwieni i złota. Dużo różnego rodzaju bransolet na rękach i ogromna złota kolia zasłaniająca cały jej dekolt, dość nieskromnie odsłonięty przez sukienkę. Fantastycznie, że jesteście przyjaciele. Chodźcie, chodźcie. Czym chata bogata pokazuje. Wskazując na ten przepych dookoła. Jakże cieszę się, że mieliście wolny ten wieczór. Okej. Okay. To, to dla nas zaszczyt. Móc yy, gościć tutaj. Przepięknie pani dzisiaj wygląda. A, dziękuję ty też, kochana. No właśnie. Y ja, ja, tak skro... ja tak swoją skromną sukienkę, tak... Jak to właśnie się ubraliście na ten wieczór, słuchaj, Aleksandra już zaczęła? Jakąś gdzieś... próbowałam wyciągnąć najładniejszą sukienkę, jaką miałam, ale przy tym przepychu, to Aleksandra się czuje trochę jak ubrana w lumpeksie, szczerze mówiąc. Więc gdzieś tam tak lekko wygładza jakieś plisy, spódnicy, e, sukienki, przepraszam. No i tak no, szczerze mówiąc, zatkało ją. Na pewno nie zatkało Jelly. Oczywiście, że nie zatkało Jelly. Jako że panią Rawą spotkaliśmy rano, bo tak jak zakończyliśmy ostatnią sesję, to Jelly ją spotkała przy porannej przebieżce, tak? Więc ona cały dzień spędziła. Na robieniu oczywiście liveów i radzeniu się swoich wszystkich obserwatorów, co ona ma ubrać, więc wraz z całą swoją dosyć sporą fanbazą, bazując oczywiście na ubraniach, które miała w domu, no bo nie było kiedy zrobić zakupów, gdzieś tam jakąś znalazła jasną, w miarę gładką sukienkę, którą na szybko gdzieś poprzerabiała, uzupełniła złotą biżuterią, także żeby było w stylu. Oczywiście nie tak, żeby zaćmić panią domu, bo to nawet by się nie dało, nawet gdyby chciała, ale po prostu, żeby to się w, tak wpasować w styl. Widać, że to są samoróbki, ale tak yy, widać te inspiracje Egiptem. Okej. Okay. Walku. Magniturk, tu, kierowcy, ale. Ponieważ było to lata temu, niestety było to już za ciasne. Więc wybrał opcję opty optymalną. Założył swoje dżinsy numer 2, koszulę flanelową, czystą. No i nieśmiało ściska w ręku wino gibskie, które udało mu się załatwić przewiązane czerwoną kokardą. Dobry wieczór. Taki skromny podarek niosłem tutaj na kolację. Ach, wino! Jak wspaniale! Mój mąż będzie zachwycony. Odwraca głowę w kierunku e, e, tronu, po czym spogląda z na nie. Bardzo dziękuję, panie Nowaski. To wspaniały prezent. Proszę, e, nie pozwólcie mi się zatrzymywać. E, e, częstujcie się, e, rozmawiajcie. E, mam was przedstawić? Och, byłoby bardzo miło. E, dobrze, chodźcie, chodźcie. Podaje wino jednemu ze służących i podchodzi do starca o głowie Ibisa. E, przyjaciele, e, to jest Tot. E, zajmuje się e, wszystkim, co wiecie jest bardzo mądry. E, pogląda na Tota. To cię. To cię. Odwraca głowę, jakby nie wiedziała, w którą stronę ma mówić. E, to są nasi sąsiedzi, o których ci mówiłam. Sąsiedzi. Jest trochę przygłuchy. Jelly, e, pani Kościńska i pan Nowacki. Dzień dobry. Dzień dobry, głowę. bardzo miło poznać. Dobry wieczór ja potrząsnąć jego rękę chcę. Wyciągasz rękę, a on na to, chyba zaznajomiony z tym gestem, wyciąga swoją i ściska mocno twoją dłoń. Czujesz pod swoimi palcami skórę starca, taką, wiesz, luźną, e, już e, mocno miękką momentami, ale uścisk dłoni jest potężny. Czuje, że jak napinają się twoje ścięgna, aby utrzymać go. Starzec cofa rękę i patrzy na was. W twarzy Ibisa ludzkie oczy mierzą was. Ale mierzą nas tak pozytywnie, czy tak? Tak jakby was czytał. Albo jak myśli Ola w tym momencie. Wiedział o Was już wszystko. Wystarczyło spojrzeć. Dziękujemy za gościnę w Waszej wsi. Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy tu zamieszkać. Mój wolno, ale nie widzicie, aby poruszał w ogóle usta. Jego słowa trafiają bezpośrednio, jakby do Waszej głowy. Ale gesty dłonią i głową wykonuje, jakby. Był to fragment tej rozmowy, wiele bym się chętnie dowiedział o waszej osadzie. Kto jest waszym panem? Ale co pan pan myśli, mówiąc panem? Komu służycie? My służymy wszyscy sobie nawzajem, my tutaj żyjemy tak w przyjacielskich stosunkach z sąsiadami. Ale w sumie, jeśli szuka Pan takiej osoby, która gdzieś tutaj ma jakąś formę władzy, no to chyba przydałoby się wskazać e, Panią Sołtyskę Eugenię e, Beztroskiewiczowa. E, ona de facto sprawuje pieczę nad wioską. Sołtyska Eugenia Beztroskiewiczowa. Ibi bez się. Nagle. Beztroskowiczowa. Beztroskowiczowa. Tak, tak. Pomyśleć, że nawet nie mówiąc człowiek sobie może połamać język. Ach, no tak, takie tutaj u nas niektóre nazwiska. ołamał. Żeby pan jeszcze poznał Grzegorza Brzęczyszczykiewicza. Grzegorz... Brzęczny Szczykiewicza. O, bardzo dobry. Szybkość nauczy. A komu składacie ofiary? No, większość to proboszczowi brzucha ale no, że tak powiem, pośredniczy. No, wiadomo, że to idzie wszystko na plebanie. Na remont kościoła, na Rynny, żeby wymienić. Remont dachu. To no czasem to na Caritas coś remont. wezmą. Remont witraży. Caritas. Takie remonty ogólnie. Witraży. Ach. Wspólnie składacie się na ten remont. No tak, to remont świątyni. To się cała społeczność składa. Świątynie Co tak, nie działa danina. Czy chodzi o tą świątynię, którego wpływy bóstwa obecnie zmniejszają się w waszym powiecie? To no, trzeba przyznać, że kościół katolicki to nie ma się jakoś super fantastycznie w Polsce w obecnych czasach. Więc tak, tak. tak. Rozumiem. Myślę, że Ozyrys będzie chciał się tym zająć. Spogląda w kierunku mężczyzny z zieloną twarzą. A... Ma pan na myśli, że dorzuci nam się do remontu? Niewykluczone. Wielką wagę wydajecie się przywiązywać do tego remontu. No bo to wie pan, panie, panie Tocie, to taka. Ym... Świątynia to jest zawsze taki centralny punkt w tradycji, zwłaszcza takich małych wsi, bo to oprócz tego życia duchowego, to tam się całe życie też społeczności koncentruje. Wtedy ludzie się spotykają, wymieniają plotkami, wymieniają informacjami. Tak właściwie na co dzień to, to robił w sklepie u pani Kościńskiej, ale w niedzielę to tak na galowo. Czy zbieracie się również? Na remont sklepu pani Kościńskiej? A, a, byłoby dobrze, ale nie, nie, nie. Mój sklep nie jest aż taką e, powszechnie e, uznawaną instytucją jak Kościół Katolicki, więc. Poza tym, ja nie mam w zwyczaju krzyczeć tak na wszystkich mieszkańców, jak to brzucha, probosz Przechaciński ma w zwyczaju w niedzielę zambony marudząc. Znaczy, uskarżając się. No, generalnie do no, o tak proszę, Pani Aleksandra jest trochę, trochę lepszym gospodarzem swojej świątyni niż, niż proboszcz, pro, proboszcz Brzuchaciński. A to bardzo miłe z twojej strony, Jelly. Patrzy na Waldemara. A podatek za ziemię. Kto u was kolekcjonuje? No, płacimy tam. Coś tam płacimy. Waldemar zmieszał się, ponieważ on nigdy za nic takiego nie płacił. W sobie mieszka. Coś tam płacicie. Nagle ta starcza dłoń zanurkowała gdzieś pod szatą i wyciągnęła zwój. Na dwóch takich zdobnych drewienkach, rozwinęła go nieco. Pojawiła się suszka, która podstawiła pióro. Wyciągnął pióro. Ociekające jakimś takim jasnym dosyć inkaustem i zaczyna zapisywać. Ciekawe, bardzo ciekawe, świątynia Aleksandry Kościńskiej. Nie mieliśmy tych informacji. Ojej, no, świątynia to takie duże słowo. Zwykle to, to po prostu nazywane jest sklepem wielobranżowym. Sklep wielobranżowy spożywczo wielobranżowy nawet. No ale jakby tak się podaje. Tak trochę świątynia pióro. konsumpcjonizmu, więc no, można by podciągnąć. Podaje pióro, odejmuje od tej suszki taki kawałek szmatki, wyciera <grym> <na> coś w tym, oddaje, znowu bierze pióro. Świątynia konsumpcjonizmu wielobranżowy zajmujące. Będę musiał zgłębić ten temat. Po czym Tot chyba postanowił od razu go zgłębić, ponieważ zwój zniknął razem z jego ręką w szacie, a on uniósł głowę ptaka i oczy zamieniły się w ptasie, Takie czarne, wiecie, kropeczki. Zatonął w rozmyślaniach. No tak. To był Tot. Zazwyczaj jest bardzo przyjemnym. No dzisiaj był niegrzeczny, wybaczcie mu. No, to nieczęsto mu się stasza. E, może jeszcze. O, Izydo! Izydo, kochanie! Idzie w stronę tej kobiety z tygrysim spojrzeniem. Izydo, słońce. To są nasi goście. Poznaję, proszę. Jelly, pani Kosicińska i pan Nowacki. E, mówiłam ci o nich rano. To prawda. Mówiłaś, kochana. Bardzo mi miło. Wyciąga do was swoje drobne ręce. Pozwala wam je uchwycić, tak żebyście mogli, że tak powiem, nie podać dłoń, ale uchwycić za jej dłonie. I kiedy tylko to robicie, ona lekko pochyla głowę, a w was cały ten taki niepokój i to takie e, trochę znajdowanie się nie na miejscu znika po prostu nagle. I czujecie takie rozluźnienie i spokój, który spływa na wasze ciała. Trochę jakbyście byli od siebie. Waldek, nawet z, ze zdziwieniem dla siebie, e, zauważył, że jego ręka wystrzeliwuje w powietrze, łapie jakiś przysmak stacy e, i zaczyna go po prostu podgryzać. W ogóle podświadomie zupełnie. Jelly ustawiła się do zdjęcia, wyciągnęła komórkę i cyknęła sobie jedną selfie we wnętrzu piramidy. I na tym selfie, jak spojrzała krytycznie, jak wygląda na nim, bo ona zawsze krytycznie oceniała swoje prace, żeby tylko najlepsze wybrać, zauważyła, że z tyłu przez ramię Sebek zwrócił na nią swoją krokodylą głowę. I w tym zdjęciu wygląda naprawdę groźnie. Jest piękne. Będzie dużo lajków. E, Ola Kosiecińska, tak jednocześnie, kiedy to wszystko zniknęło z głowy, zaczyna liczyć zyski. Sześciu, siedmiu, tyle służby, to będą trzy posiłki dziennie plus zwierzęta, przecież mają krokodyla, jego też muszą czymś karmić i, wiesz, twój bilans sklepowy zaczyna się lepiej zgadzać z tym, co było poprzednie. Izyda otwiera oczy i nie wiecie, dlaczego myśleliście o tygrysim spojrzeniu. W jej oczach w tym momencie jest drapieżny ptak. Przygląda wam się i pyta. Czy jesteście zdrowi? Czy wam czego potrzeba? Czy miłujecie się nawzajem w starych piaskach? Tak, oczywiście. No, to jest przepiękne miejsce, gdzie jest zdrowe, czyste powietrze, wspaniała, yy, yy, wspaniała roślinność. No więc siłą rzeczy człowiek tutaj po prostu jest zdrowy i silny. które można sprzedać. A... Słucham? Słucham? Co można sprzedać? Zdrowe powietrze, smakołyki. To miejsce. E, no, nie no, w tym miejscu jest zdrowe powietrze. No, nie da się sprzedać zdrowego powietrza. A Natomiast. To oczywiście, że. Ja nie można sprzedać powietrze? Czy nie budzisz w ludziach, do których mówisz przez swoje pudełko? Pożądania, że chcieliby żyć tak samo, w takim samym miejscu, jak ty. Czy nie robisz to po to, żeby przychodziło ich więcej? I jeszcze więcej? Oczywiście. Żeby zaczęli bardziej dbać. Tak Ole się tylko tak ścina z takim wskazan wskazaniem palca na Jelly. Ha! <laughs> żeby zaczęli bardziej dbać o swoje otoczenie, żeby wszędzie było takie czyste powietrze. Żeby nie musieli wyjeżdżać w dalekie wsie, żeby tam go zaznać, tylko żeby zaczęli bardziej dbać o swoją, wszystko co mają wokół siebie. Oraz żeby nie Mniej... przyjeżdżali tu, gdzie ty jesteś, bo przywieźliby ze sobą wszystkie swoje problemy, hałasy. I nie no, przyjeżdżać problemy. mogą, tylko muszą uszanować, że tu trzeba o pewne rzeczy dbać. I ja codziennie moich obserwatorów, właśnie zachęcam do tego, do takiej pracy nad, nad sobą, nad tym, czy tak naprawdę musimy tak pędzić za tym wszystkim, czy naprawdę musimy to, tego wszystkiego, tych wszystkich rzeczy potrzebować, jak przecież można. Można skromniej, można wykorzystać to, co już się ma. Można samemu sobie wyhodować jedzonko, można samemu zadbać, wykorzystać wodę, deszczówkę, ale co ja zresztą będę tutaj, jakby mówić po próżnicy, gdy będziecie zainteresowani, zawsze możecie zobaczyć na moje materiały umieszczone w sieci. W sieci. A pani Izyda zdaje się być mocno zorientowana już w tych materiałach. To prawda. Nie przejmuj się, kochana. Wszystkie kobiety tracą dla mężczyzn najważniejsze elementy swojego życia. Przyszło nam cierpieć, ale to my przynosimy temu światu prawdziwe życie, prawdziwe światło. To my oddajemy mu naszą boską moc. Ola tak w sekundę zbladła, jak usłyszała o oddawaniu mężczyznom wszystkiego, jakby ze względu na. Na, na swoją przeszłość i poczuła się dostrzeżona bardziej niż kiedykolwiek. Szybko jednak wróciło to uczucie takiej ulgi i spokoju, które wcześniej wywołała pani Izda, więc tylko tak kiwa głową z bardzo szeroko otwartymi oczami. Waldek patrzy z podziwem na Izdę i tak mówi, pani tu bardzo uczone rzeczy mówi, a my tu prości ludzie jesteśmy, żyjemy sobie, wzajemnie pomagamy. Dzień mija, za dniem czasem tylko coś niebywałego się wydarzy, jak piramida pojawiająca się na trawniku. My, u sąsiada. Wy... My wybraliśmy sobie to miejsce bardzo pilnie. Szukaliśmy go na całym świecie, a Ty przejeżdżałeś tylko w Aldemarze. Ty jest i a... tak się stało, że tak. Można powiedzieć, że los chciał, że tu się zatrzymałem. Nie. Zrządzenie Roz... losu mnie to zatrzymało. Rozmawiałam z, z losem wczoraj, nic takiego nie chciał. Upewnij mnie o tym. Czy myślisz, że już czas, Waldemarze, aby powiedzieć tego mu miejscu, że jest twoje, że jesteś tu dla niego? Czy może kluczyki do twojego powozu ciągle są w twojej kieszeni niezależnie, gdzie jesteś i gdzie, dokąd zmierzasz. Chciałbym móc powiedzieć, że to jest moje miejsce, ale dla sąsiadów zawsze będę ten nowy. Zrób, żeby to było twoje miejsce. Wiem, że potrafisz. To, co nazywasz przekleństwem, jest Twoim największym darem, Waldemarze. Niewiele jest osób, które nie skalają swojego języka, swoich ust kłamstwem. Dziękuję za te miłe słowa. Izda uśmiecha się. Ponownie ciepło, a rysy jej twarzy jakby zmiękły. Czujecie się, jakbyście patrzyli w pandę albo w innego takiego, wiecie, przyjemnego misia koale, aż głowa sama chce tak się troszkę na bok przesunąć i uśmiechnąć do Izydy. Ach. E, chodźmy dalej, chodźmy. E, pani Raowa odciąga was dalej. Wybaczcie, Izyda, tak? Mówi pani Raowa i ciągnie was gdzieś dalej. Tak, tak, to bardzo typowo. E, poznaliście już Horusa? Będziecie mieli z nim więcej do czynienia. Horusie! Wysoki, szczupły mężczyzna z głową sokoła odwraca się. Ta tarcza, którą, słoneczną, którą ma nad głową odbija część światła, która jakby pada na was. Czujecie się przez chwilę, jakbyście byli prześwietleni, osądzeni i w ogóle już wasze sprawy zostały załatwione. E, głowa sokoła Nagle traci pióra, zbiera się troszeczkę ten dziób, zmniejsza się, i widzicie mężczyznę z równo ułożonymi takimi warkoczykami włosów, z brązową twarzą młodego bardzo przystojnego. Dobry wieczór, przyjaciele. Cieszę się, że do nas dołączyliście. Nasza droga pani Raowa tułapią za dłonie i chowa jedną z jej dłoni pomiędzy swoimi, mówiła o was. Same najlepsze rzeczy. Chciałbym zaproponować wam coś. Miałbym dla was interes. Horusie, Horusie, ja tu teraz przedstawiam gościom ludzi. A, wtedy wróćcie, jak poznacie już wszystkich. Horus. Wrógam ja do niego, porozumiewawczo że jak coś trzeba, to ja załatwię. Tak, tak, na pewno pomożemy, na pewno pomożemy. Znakomicie. Jako, że jest przystojny, to Jelly oczywiście posyła mu swój najpiękniejszy uśmiech. Mamoraowo usłyszeliście głos, wysoki, taki y, bardzo śpiewny. E, znikąd właściwie niemal obok was pojawia się ta piękna gracja z kocimi uszami. Przedstawisz mnie z naszym gościom? Oczywiście, Bastet. E, poznaj, pan Nowacki, panna Nadzeli i panna Kościńska. Są mieszkańcami Starych Piasków. Niezwykle mi miło. Jaką tu macie politykę wobec zwierząt? Mamy ich bardzo, bardzo wiele, najróżniejszych. A które z e... nich uważacie za święte? Każde? To musimy to zmienić, tak nie powinno być na dobrą sprawę. Myślę, że na przykład nie zgadzam się, psy. Nie, nie, święte psy absolutnie nie. Oczywiście nie ma nic przeciwko psom, ale gdybyśmy tak na przykład, nie wiem, ptaki ptaki są zbyt rozstrzepane. Tu patrzy na horusa i takie s -s -s robi, a słyszycie jakby syczenie w jej głosie. E, być może. Co myślicie o kotach? Koty są. E, od kotów można by się było uczyć geracji e, i, i w ogóle bycia. Koty są bardzo, bardzo, bardzo cenione w naszej wsi. Są bardzo pomocne dla wszystkich mieszkańców. Mamy zwierzęta użytkowe, użyteczne, więc zależy co rozumieć przez słowo święte. Każde zwierzę w jakiś sposób się przyczynia. Koty, są, koty nie będą użyteczne. Będą z karmą. Wszyscy wiedzą, że koty są bezużyteczne. Należy je podziwiać i składać im dary. Jak bezużyteczne. Koty są najlepszym przyjacielem, jak człowiek się czuje źle, niedobrze i w ogóle jest tak, tak fe, niefajnie i koty są takie wtedy wspaniałe i tak mruczą i są takie w ogóle przynoszą... Właśnie coś ci się owinęło wokół nóg. Wielki, szary kot z takim białym serduszkiem z przodu na, na klatce piersiowej i mruczy strasznie. O. To oczywiście, trzeba, żeby... że tak, oczywiście. Okay. Masa tak. Rozpływam I... się w y, słodyczy. Ja cię jeszcze tak wcinam. No, i oczywiście są wyśmienitymi myśliwymi, i dzięki temu bardzo e, pomagają tutaj nam, wszystkim e, rolnikom, e, pozbywając się wszelkiego rodzaju gryzoni, które e, tak to żerowałyby na e, wszelkich płodach rolnych. Więc są niesamowicie pomocne, a wszyscy e, rolnicy mieszkający w Starych Piaskach są im bardzo wdzięczni. To no, świetnie się składa. Bardzo się cieszę z tego powodu. Zrobimy coś, żebyście byli jeszcze zachwyceni i żeby było jeszcze lepiej, i żeby kotów było mnóstwo. Wszędzie mnóstwo kotów. Wyobraźcie sobie tą wizję. Wszędzie koty. To będzie. Wtedy te psy nie w zagrodach to szału dostaną. Niechże. One też są użytkowe? No e... każde. Koty łapią myszy, psy pilnują obejścia, krowy dają. Nie, 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 nie. Z tymi łapaniem myszy to już to już przestańcie. To już nie kombinujmy tak bardzo. I kto będzie łapał myszy teraz? Nie wiem, niech psy łapią, jeżeli wolą, jeżeli są takie użytkowe. Kto mają swoją robotę. Jaką? Pilnują domu. Siedzą i pilnują. Jak ktoś przechodzi, to czekają. O, to mi się podoba. Od dzisiaj koty będą pilnowały domów, a psy nie łapią myszy. No nie wiem, czy tak łatwo będzie te psy nauczyć łapać myszy, ale zawsze spróbować można. Bawiam się, że to zbyt nowo, nowatorski pomysł jak na naszą społeczność, ale... Nowatorski. Podoba mi się. Bastet wprowadza nowatorskie pomysły na starych piaskach. Bardzo mi się podoba. Macie tu jakiegoś Herolda? Czas by to było ogłosić. Eee, no, wszystkie to listonosza wie... Listonosza w sumie. <laughs> tak, tak, tak. Właśnie cokolwiek mu się powie, zaraz sama wieź wie. Listonosza. Ciekawe. Będę musiała z nim porozmawiać. Poinformujcie go, że ma się stawić. Nie wcześniej niż o 11.00. 12.00. Jutro. Będę z nim miała do spędzenia godzinę albo dwie. Lubi koty? No. E, pan Bartłomiej? E, myślę, że e, tak, tak, na pewno. Na pewno będzie bardzo chętny, żeby z panią porozmawiać. Pan Bartłomiej, bardzo się cieszę. Do zobaczenia. Odchodzi. Bastet wprowadza nowatorskie pomysły. Hmm, podobać. Nie wiem, czy to dobrze, że ją zachęcacie do tego, ale dawno nie widziałam jej taką podnieconą nową myślą. E, e, zaraz, chwileczkę. E, drogi Ozyrysie. Ozyrysie? Halo? Ozyrys stoi, słuchajcie, z tą zieloną twarzą, z przymkniętymi oczami, z tymi symbolami królewskimi, owinięty tymi bandażami i wygląda jakby spał. Rowa stanęła przed nim. Ozyrysie... Ozyrysie. Ozy, ozyry się? Tak. Słyszysz głos, jakby wydobywał się z otwartego grobu. O, ja zimnie. też tak się relaksuję, jak mam glonową maseczkę na buzi. Ja to całkowicie rozumiem, ten stan. Glonowa. <noise> Kto budzi mnie? Ozyrysie, się już nie śpimy. Przybyliśmy, pamiętasz? Oczywiście, że pamiętam. Ozyrysie, przedstawiam ci przedstawicielstwo wsi, w której przebywamy. Pana Nowackiego, panią Kościńskę, Kościńską i Jelly. Dzień dobry. Pamiętajcie. Czy nie umarli mocno wam się naprzykrzają? No trzeba powiedzieć, że, że wcale, że raczej z nimi problemów nie mamy najmniejszych. Fajnie jakby tak zostało. Tylko... Tak patrzy w kierunku Bastet. To tylko w seriale. czasem można obejrzeć u ulicę. Mogę pójść do tych seriali i zobaczyć co może zrobić Słowo Zyrysa. To, to robi wrażenie, to słowo. Myślę, że w, w social mediach miałby Pan szansę. To takie przekonanie. Anton Zambony na nawet jakby mówił, to lepiej niż nasz proboszcz. Pewnie. O to, to no na pewno. I, dostoj, I dostojnie. Social media Jambona. Czy to jakieś sąsiednie osady? Nie, nie, to. Eee. Nie wytłumaczę. No. Social media to są w zasadzie taka, to taka globalna wioska. To, to w zasadzie taka wioska, która łączy cały świat. Ale Ambona to akurat taki, o, zwykły piedestał w tej tutaj, tutaj wiosce, z której nas się. Jeszcze mówisz, jeszcze tłumaczysz o, o tym, ale on ma takie otwarte oczy. Wioska, która łączy cały świat. To miejsce, gdzie powinien pojawić się Ozyrys. Ja to zaraz Pana, Panie Ozyrysie, mogę wszystkim pokazać. Tu zaraz możemy sobie zrobić selfie albo nawet zrobić live'a i wrzucimy w ogóle do, do, do sieci i pokażę, jak to macie pięknie w Waszym domu. Chcę się wszystkim pokazać. Jelly odpala live'a u siebie na tym i mówi: "Cześć kochani. Dzisiaj jesteśmy na kolacji u naszych nowych sąsiadów. Proszę poznajcie oto jeden z nich pan Ozyrys." I oczywiście przedstawia na niego kamerę. Pochyla się. Klęknijcie. Klęknijcie wszyscy. Oczy pałają mu taką żółcią wielką. O to ja. Jose wam słowo! To na mnie miga takim czerwonym tutaj. No to oznacza, że ten sygnał idzie do wszystkich ludzi, którzy akurat w tym momencie chcieliby to zobaczyć. Jak widzicie, pan Ozyrys jest w całkiem nowy w social mediach, więc dajcie mu dużo miłych słów na zachętę na jego podróż w internecie. Dajcie mi swoje dusze. Zapiekuję się nimi! Na podróż w zaświaty. Może nie, 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 nie namawiajmy go do takich wystąpień on jeszcze jest zmęczony po podróży to dzedlak jakoś tak mówi pani raowa i odciąga was od, od Ozyrysa dziękujemy ja ozyrys Będzie popularny. ozyrys i jego słowo dotrą do wszystkich osad jedna osada, która spina wszystkie całym świecie tak tak e, sebeku. Podchodzi Rado, tego mężczyzny o pięknych, wspaniałych mięśniach i takiej ciemnej skórze i krokodylej głowie. Sebeko, chciałabym poznać naszych gości yy, z mężem. Sebeko, odwraca głowę w waszą stronę. Aleksandra Kościńska znika coraz bardziej z tyłu, zauważyliście? Flashbacki z Wietnamu. Już. Tak, tak. To się chyba znacie. Generalnie zostaje troszkę w tyle. I wpatruje się was tymi gadzimi oczami. Kiedy jesteście już przekonani, że coś powie, bo jego pasza zaczęła się otwierać, sobie robi po prostu krok w bok i przepuszcza was na schody. Nie przejmujcie się, on jest taki nieśmiały. Kochanie, kochanie, mężu, podchodzi do tego mężczyzny e siedzącego na schodach. Dotyka jego rudej czupryny. E mężu, Przyszli goście, o których ci mówiłam. Przywitałbyś się? Ra wstaje. On nie jest wysokim mężczyzną. Może ma metr 60, może 63. Ale kiedy wstaje, macie wrażenie, że pada na was cień. Macie wrażenie, że musicie patrzeć w górę, podnosić brody, żeby patrzeć w jego twarz. Ra przygląda wam się. Skinął głową pojawił się uśmiech. Przyjaciele, witajcie w moim domu. Dzień dobry, pięknała pan piramidę. Dziękujemy za gościnę. Jesteście tu zawsze mile widziani. Ach, to zbyt hojne. no was poznać, wszystkich tu mieszkańców, naszych nowych sąsiadów. Chcemy żyć jak najlepiej. Z naszymi nowymi sąsiadami. Nie zabawimy tutaj długo 20, może 30 tysięcy lat. Wszystkim zajmie się Chorus. Opowie wam, co tu robimy i po co przybyliśmy. No właśnie, bo to jest, to jest niesamowicie ciekawe. Jak to się stało, że trafiliście akurat do nas? Głowa raju jest odwrócona i spogląda gdzieś dal. Masz wrażenie, Widzisz dokładnie, że patrzy na kolumnę i na ścianę, taką z, z draperiami, ale masz wrażenie, że jego oczy gdzieś przenikają znacznie dalej i muszę się czymś zająć. Natychmiast. Przysiada na stole, a Jelly czuje jak za jej ramię, pociąga lekko pani Raowa. Mąż jest bardzo zajęty, proszę mi wybaczyć, ale rzeczywiście ważne sprawy. Cieszę się, że mogliście z nim porozmawiać. Mam nadzieję, że będzie taki dzień, kiedy będzie zajmował się mniej tym całym światem. Ja muszę zaraz pójść do kuchni, ponieważ główne danie już jest prawie gotowe i wkrótce je przyniosę. A wy czujcie się jak u siebie. Jane nie trzeba dwa razy powtarzać, ona już biega w ogóle po całym tym pomieszczeniu, wszystko ogląda, robi sobie pod wszystkim zdjęcia, robi sobie selfiaki po kolei z każdym z, z domowników, i oczywiście zamienia z nim parę, parę słów dodatkowych. Ola łapie za jakiś alkohol na stole, jakiś pierwszy lepszy. I Sorry. kielich do pełna, jakby w pełni dociera do niej, to są bogowie. Jakby perspektywa krótki czas, 20-30 tysięcy lat, ja taki, <grymne> co ja tu robię? Waldek? Waldek y Próbuję każdego z dostępnych alkoholi, oczywiście. I, y y kieruje się w stronę paniolu. Zadziwiające mają te stroje, te, te maski na twarzach. To, to w ogóle tak. Nie Taka atmosfera tutaj, właśnie ta egipska. Sam nie wiem, co o tym myśleć. Bardzo e ciekawe, jak to wszystko. Olaf w, w dźwięk pół dźwięk łyku się zakrztusza. Maski. Słuchaj. waltku Waldku, kojarzysz może egipski pantenon bogów? Bo ich wszystkie imiona się skadzają z tym pantenonem. 20-30 tysięcy lat. Nie, 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 wydaje mi się, żeby to było przedstawienie. Ale może pogadajmy z Bogiem, Panem, znaczy z Horusem? Z Panem Horusem? Tak, tak, z Panem Horusem, może się coś więcej dowiemy, jakby... Różne rzeczy, różne rzeczy, rzeczy widziałem. Staram się niczemu nie dziwić. Ale no nie, to są męski raczej. Jelly no, ja w tym momencie wiem. podchodzi do nich i mówi ja Nie uważacie, że to jest cudowne, że akurat w naszej wsi oni się pojawili? Tacy celebryci u nas. To jest niesamowite. Myśliwi nie są prawdziwi. Ja. To... A co mają być z Jak ten, co był krokodylem, a teraz tylko ma głowę krokodyla, no to rzeczywiście to, co wtedy stało w kostium, by był przebrany, no rzeczywiście, coś mi się to nie klej. Może być nie są prawdziwi. Ale w czym problem? Przecież jesteśmy tolerancyjną wsią. Nie, no, nie, nie problem. Mnie to, to bardziej tak zadziwia po prostu, wiesz. wiesz Jeżeli nie wiem jak ty, ale ja tam nigdy nie poznałam żadnego bóstwa. I tak trochę aż jej ciężko wykrztusić to słowo. Słuchaj, to znaczy, wszyscy się wydają bóstwami, a potem jak poznasz takiego na żywo, to jeden z drugim to się okazuje zwykły... Jeden lepszy, równiejszy chłop, a jeden bardziej zielony. Także to nie, to, to nie z takimi celebrytami, to ja na, na, na brancze chodziłam. To, jak widzisz, zwykli ludzie. No, pani Roowa jest przecudowna, to jest po prostu chodzące dobro. Ja się bardzo cieszę, że oni się u nas pojawili. To. To znaczy tylko to, co mi się wydawało wcześniej, że tutaj w tej wiosce jest jakieś, nie wiem, przecięcie jakichś dobrych, y, y, tych żył energicznych, y, y, energonośnych, y, tych, tych, wiecie, no, że tutaj tak jest świetne miejsce. Jeżeli mówisz. Rozwijasz się tym, wiesz, tymi dłońmi gdzieś yy, tańczysz nad głową, a widzisz, że pani Ola Kościńska znowu się zaczyna cofać. Na jej twarzy znowu się pojawia ten taki dziwny wyraz, a Waldek też podniósł głowy i rozszerzają mu się lekko, lekko oczy. Cisza, się, na co oni patrzą? Tak, cisza, która nastała, i to twoje rozejrzenie, widzisz ze sobą Sepka. Wyciąga do ciebie swoją dłoń. Widzisz, że czarna dłoń. Zakończona jest pazurami takimi zwierzęcymi. Krótkimi i raczej tępymi, ale nie chciałabyś wiedzieć, co potrafią zrobić. Kładzieć się na ramieniu. Na ruszyłaś tak... świętość. Rzuca. Widzisz, że kilka głów odwraca się w waszą stronę i ci mm, służący tutaj wydają się być zaniepokojeni. Musisz za to zapłacić. Moi drodzy, nie miałem zamiaru czegoś takiego robić, ale Smartfox wykupił poważną uciążliwość. A więc proszę bardzo, Oront, co dla ciebie. Dziękuję bardzo, Smartfoxie. Więc Jay tak spogląda na tą rękę i tak chwyta i mówi tak świętość, to tutaj naruszył ktoś w ogóle o swój manikier nie dbając, no jak można mieć takie pazokcie zaniedbane? No ja rozumiem, ja też grzebię na ogrodzie, jak usadzę swoje kwiatki, no ale no halo są do tego naturalne kosmetyki i można o to zadbać. Ja ci naprawdę ja ci pomogę, nie ma sprawy. Ja już zrobiłam parę takich w ogóle kursów dla moich obserwujących, jak naturalnymi środkami zadbać o swoje dłonie. Jak nie będziesz chciał tego sobie obejrzeć, to ja spokojnie mogę się z tobą spotkać i zrobić taki krótki kurs, nie? To jest w ogóle... Sebek, Sebek cofa tą dłoń, którą trzymasz, spogląda te swoje pazury, cofa je trochę, żeby zobaczyć je obiema oczami, że tak powiem, bo ten pysk jest naprawdę duży. Tak spogląda na nie. Milcz! Milcz! Pada z jego ust, widzi, że pyskiem nie rusza. Nie! Świętość naraziła... Znowu na pazury. Słuchaj, pięgnacja jest bardzo prosta. Sięga do torebki i wyciąga taki podręczny oczywiście krem do rąk, bo ona nie rusza się nigdzie bez, bez kosmetyków i mówi, słuchaj, popatrz, tutaj tak się to wy, wykłada i od razu mu tam nakłada, mu pokazuje I, słuchaj, to jest świetny, naturalny skład. Można to też kupić u mnie w sklepiku. E, e, mogę spokojnie nawet kod promocyjny dla ciebie załatwić. Popatrz, popatrz, jaka jest od razu w momencie bardziej miękka skóra, taka przyjemna. Spróbuj. A przez to chwilę to... I daje mu pro, tą po prostu tubkę w promocji. Proszę, proszę, masz jako prezent ode mnie. Przez chwilę przyglądać przygląda się temu, co robisz, skupia się na tym, jak co czuje. W drugą rękę wciskasz mu tą próbkę, on bierze, tam gdzieś trzyma ją, patrzy na te dłonie. Uwaga. Jako, że gambler wykupił drobną uciążliwość dla twoich przeciwników, to ja mu teraz wykorzystam. I daję Sebekowi, słuchaj, aspekt. Okej, okay. gdzie to są aspekty? Jest. Mm, mm, mm. Jaki to jest aspekt? Situation aspekt to jest. E, on się nazywa... Mm, jak nazwiemy aspekt, bo on teraz ma, słuchajcie, y, trochę ko y, kompleksy na punkcie swoich pazurów. Mmm. Pazury jak odrycia w ogrodzie. Tak, tak go nazwę po prostu. Dam jedno darmowe wywołanie na ten aspekt, i zostawimy go przy sepku. Sebek ma teraz taki mm -hmm. aspekt. Zrobiłaś mu to. Rączki pod kołderką, ładne. A, śliskie łapy, kleko. E, wytłumaczcie Michałowi o co chodzi. Yy, czatownicy. Michale, czatownicy. Mhm. A, czatownicy, dobra. A czy chcesz, Oland, wytłumaczyć szybciutko, to wytłumacz. Tak, mogę wytłumaczyć, bo widzę, że Michał się dzwonił. Znaczy, dzwonił. Ogląda nas na YouTubie. E, Michale, gramy sobie tutaj w Erpeszka. E, czy w grę fabularną? W grę fabularną, tak, przepraszam. E, która się dzieje, nasza historia, na polskiej prowincji, e, na wsi pięknej, e, spokojnej, w której nagle pojawiła się e, piramida. I jesteśmy dzisiaj w tej piramidzie w gościach. Rozmawiamy z. E, z jej mieszkańcami. Super, super, poszło. E, Sebek trzyma w jednej ręku e, tę e, e, próbkę, drugą patrzy na tą dłoń. Nie złamiesz mojej woli, czarownico! Jednak to on ma tylko mniejszą, e, tą problemat większy, więc kładzie znowu rękę, ale na to przedzierała. Co tu się dzieje? Sebek, to są nasi goście. Zdradziła świętość naszego miejsca. O czym mówisz? O tym mówi Sebek. Wyciąga rękę, pokazuje na ścianę, a na ścianie pojawia się obraz, taki półprzezroczysty, falujący. A wy wyraźnie widzicie e, TikTok Jelly i nagranie z wnętrza piramidy. I to wnętrze przez chwilę, jak ona obraca się, i kamera zatrzymuje się, patrząc na jej twarz, ale zatrzymuje się na Ra, który pochylony myśli nad czymś. Zbrukała Bogara! Pani ale, Rałowa. ale. Czym ja zbrukałam? To, że więcej osób mogło go zobaczyć? Więcej osób go zobaczyło? To niedobrze, niedobrze, moja droga, mówi pani Raowa, a dookoła zaczęła się zbierać tłum. To, widzicie, że znowu ma oczy ludzkie. Ozyrys jest śpiący, nie ma go. Izyda przygląda się wam, i jest w niej jakiś taki smutek. Smutek czapli. Z przechyloną głową, stojącej z nogami blisko siebie. Bastet? Zaśmiała się. Haha, stary jest w internecie! Rzuciła. No Co to jest w internecie? Zapytała kogoś z boku, bo nie załapała chyba. Moja droga, wizerunku Ra nie należy. Utrwalać inaczej niż w postaci, i pokazuje jeden z takich hieroglifów wielkich, który jest na jednej z Obawiam się, że doszło do pewnego problemu, którego teraz nie wiem, jak rozwiązać, gdyż szczerze powiedziawszy, powinnam wezwać, ale zanim dążyła to powiedzieć, osobę jak. Stroż! Ale to trzeba było tego tak od razu. Przecież to jest bez problemu, jak. Ktoś mówi, że nie chce być gdzieś tam na moich zdjęciach, to nie ma problemu, ja po prostu je ukrywam i po, proszę, tu, tak, tu jest takie coś jak ustawienia prywatności. Dwóch strażników albo... o szakali głowach dopada cię, chwytają cię za rękę, wyjmują Ci ten telefon z ręki i mocne ręce trzymają cię w przegubach, po prostu w tym momencie, tak wiesz, unieruchomioną trochę między nimi. Jeden z Czyli nich zwraca się. No teraz to ten filmik nie zniknie. Ja? Chyba, że przestaniecie mnie trzymać, to mogę go wtedy usunąć. No ale chyba, że chcecie, żeby pana zobaczyło jeszcze więcej. Sebek osób. bierze o ten telefon od tego. Czy tu jest ten film? Pokazuje na to urządzenie na telefon. Jak go zniszczysz, to już nigdy ten film stamtąd nie zniknie. Rodzisz mi? Pra... Sebek wkurzył się, podnosząc głos. Ten telefon to jest tak jakby klucz do tego filmu, który widzą teraz ludzie na całym świecie. Masz. Jak go poda podaję ci tego? go. Otwórz te drzwi. Pójdę tam i zabiję tych wszystkich, którzy spojrzeli na Bogara. To wszystkich byś musiał. To Wszyscy to... już widzieli? Jacy wszyscy, Jacy Patrz... wszyscy, jeżeli to chyba nie ma aż tylu followersów, Jak patrzycie, 720 tam... już obejrzanych razy jest filmik? 721 J razy obejrzanych. Jeżeli stoi filmik. trzymana przez tego, gości, mówi tak. Naprawdę, ja mogę ten filmik zdjąć, tylko musicie mi prze... Super macie bicki, ale no, możecie je pościć. Oni patrzą na ciebie. Jeden z nich odwraca głowę do Sebeka. Hmm, moi drodzy. Zrobiło się zamieszanie i chyba musisz zostać ukarana. Boję się, że ukaraniem może być, nie wiem, zamknięcie ci na jakieś małe tysiąc lat w sarkofagu, czy coś w tym stylu. Więc przydałoby się jakiś dobry argument, bo oni nie bardzo rozumieją, co to znaczy zdjąć filmik i czym jest ten, ten urządzeń, który właśnie walkowi próbuje podać sebek. No. Ja chętnie im to po wytłumaczę, pokażę, na czym to polega, tylko muszą mnie y moi koledzy y pakerzy troszkę puścić, nie? E więc, czyli, jelly... czekajcie sekundkę. To ja się może zwrócę hmm. do pani Raowej. Pani Raowa, bo widzi pani, bo ten to urządzenie jest tylko taką formą pędzla, którym został namalowany ten obraz, ale tak samo jak namalował ten obraz, jest go w stanie cofnąć. I wystarczy, że go na chwilę pani Jelin z powrotem dostanie do ręki i jest w stanie odciąć kompletnie dostęp do tego e, obrazu, który powstał komukolwiek, nawsze czasy tylko no, na chwilę. O, się to jest świetna dostać. analogia, to są obrazy wysyłane w świat. Obrazy. Rauwa, patrzę, patrzę, możemy że... to i co więcej, co więcej. Co więcej yy, yy, tyle, tyle, o ile ja kojarzę. Bo ten, ten, ten filmik on, on chwilę trwał, a, a sporo ludzi to jednak tak ogląda, że tak a zobaczył tylko kawałek, od razu przewinął dalej, więc jest duża szansa, że tam naprawdę nikt do końca nie dooglądał i nie zobaczył yy, jego... Yy, Poza tym nie świątobliwości. Wiedzą, jest. O. W naszych czasach nikt nie uwierzyłby. To naprawdę jest, a poza tym nie wiedzą. Pani Rałowa patrzy tak z niepokojem nie na męża. Zwraca się w kierunku was. Widzicie, że w jej głowie trwa jakaś taka krótka walka. Ta krótka walka wymaga testu na poziomie 2. tylko jakiego testu? Kościńska to jakby przejęła przez chwilę to zarządzanie, ale wy pozostali możecie wszyscy wymyślić sobie, w jaki sposób chcecie ten test wykonać. Co chcecie zrobić? Co chcecie? Bo ty próbujesz go ją przekonać, i rozumiem, że używasz argumentów jak najbardziej takich prawdziwych. To jest mówienie gdzieś tam wprost. Tak. tak? Yy, tak. Jeżeli jeszcze by chciała po prostu tutaj dopowiedzieć do pani Raowej, że to oczywiście nie było nic w złej wierze, wręcz przeciwnie: no tak się cieszę z naszych fajnych sąsiadów i tego, że nas odwiedzili, odwiedzili że chciała. Powiedzieć o tym wszystkim i tak, no, popełniła błąd, bo w sumie to powinnam zapytać o RODO, nie? I powinnam y, 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 spytać, czy, y, czy nie mają nic przeciwko, żeby się pojawić y, y, u mnie na filmikach. Mam propozycję. mam, propo mam propozycję ekscytacji po prostu, żeby tak pięknie. Jen, mhm. chciałbym Ci dać jeden punkt losu, czyli fate point. Mhm. i chciałbym Ci dać, ponieważ chcę odpalić. Twoją dobroduszną naiwność. Mm -hmm. e... Im więcej mówisz, tym więcej argumentów wychrapujesz po prostu przeciwko sobie. Wszyscy to słyszą, oprócz ciebie, na dobrą sprawę. Rzucasz to, to, to normalne, zwyczajne zupełnie, ale to wszystko coraz gorzej wygląda w oczach Sebeka, ale również pani Realowej. Chcesz fate pointa? No to tak, no co jak mam. Wybór. Masz taki, że możesz go nie wziąć, nie zrobić tego, ale to ty mi musisz, musisz wtedy fake zapłacić. Ja czekaj, zgubiłam się. Okay, to, to... Bo ja teraz uruchamiam twój aspekt e, dobroduszna no tak. naiwność tak. E, i uruchamiam go jako zdarzenie. Tutaj pani Kościńska no. i Waldek próbują coś naprawiać, a ty w tej swojej takiej otwartości w ogóle chrapiesz tak, że te słowa, które używasz i sformułowań, to brzmią coraz gorzej i coraz gorzej w ich uszach. Aha, czyli I... z tych trzech fate pointów, które mamy, mogę jednego stracić, żeby po prostu. Żeby tego nie było. Ale jeżeli to się wydarzy, to dostaniesz czwartego fajtponta ode mnie, po prostu mu I on będzie do wykorzystania. Tak, jak najbardziej. Po prostu dostaniesz fajtponta. A to nie, to ja chcę pointa. Dostajesz tak, tak. pointa, a twój stopień trudności właśnie wzrósł do trzech. Ola. Bo y, Jelly nie, nie pomaga. Ona tak gada. Ja widzę jednocześnie, e, jakby te, to, to, to zdenerwowanie rosnące na, na twarzy krokodyla, e, e, i jakby mi to buduje coraz większy stres. Więc ja w pewnym momencie do niej, Jelly, 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 jelly mm. Ona tam gada, gada, Jelly, mm. Morda! Mm. Więc próbuję, jakby ją e, uciszyć, to gestami w końcu coraz jakimś takim głośniejszym. Mm, nie mm. więc e, jakby jednocześnie tu pani Rałowej, jakieś takie rzeczy, t, które miały ją uspokoić, i próbuję ogarnąć Jelly, żeby nie pogarszała swojej sytuacji. A jest oczywiście trudno wejść w mindset osoby, która nie zna tej technologii. No, ona się okay. z tą technologią Ty już to swoje robiła, ty już swoje utrudniłaś. No. Dziękuję Ci bardzo. E, no. Ja zdołałem ten telefon wziąć Tak, do masz go w ręku i tak patrzysz prawda? 920 o. właśnie obejrzanych już Napędza się, słuchaj, gdzieś poszło Na, na wykopie chyba, bo, bo Ostro się, słuchaj, pakują, wiesz te. Drodzy sąsiedzi Im szybciej damy to jelly do usunięcia Tym szybciej Będzie można odwrócić wszystko Okej, okay. słuchaj to... Woltku, ty tam to spróbuj zrobić Jakbyś, nie ma tam gdzieś jakiegoś tam um, usunąć coś ten Próbuję, ale ja się nie znam. No, obawiam się, że mogę pogorszyć sytuację i mogę jeszcze bardziej to publikować. Weli. Okej. Okay. Zrobimy teraz tak. To, co powiedział Waldek, uważam za pomoc dla Oli Kościńskiej. A Ola musi rzucić. Na jaką postawę to by, twoim zdaniem było? Mm. No,. No, ja próbowałam takimi rzeczowymi argumentami, więc może pomysłowa. Okej, okay, dobra. Czyli masz plus jeden od y, Waldka za jego pomoc? Aha. Czy, czy tak, bo, no, czy on powinien zbudować aspekt, tak naprawdę. Dobra, zróbmy inaczej. Waldek budujemy aspekt. Budujesz aspekt pod tytułem e, Czas gra rolę. E, I ty rzuciłeś to, i hmm. myślę, że to jest postawa chyba szybka, bo ty starasz się. Pokazać to jak, to, jak to działa. Przetestuj mi stopień trudności wynosi 2 yy, w tym momencie na budowę tego aspektu. I podaj mi wynik. Yy, no to ty. 3 rzuciłeś, tak? Okej. Okay. Nie rzuciłem na 0, a po dodaniu postawy czty, to jest 3. Dokładnie. To, to mnie interesowało. Czyli powstał aspekt sytuacyjny, czas gra role. Oni czują, że jest takie napięcie, że czas, czas tu jest ważny. E, Ola teraz możesz rzucić. Stopień trudności wynosi 3. Masz jedno darmowe wywołanie na czas gra role. E, możesz też, jeżeli ich byś chciała, wywołać pazury, jak odrycia w ogrodzie u Sebeka, ale nie wiem, jak to miało zadziałać. Ale najpierw tak czy inaczej rzucamy kością po prostu na Twoją postawę pomysłową. Stopień trudności 3. No nie. Mm, Oran, to jest jeden. dobre podsumowanie tego, co, co się dzieje Ile rzuciłaś, powiedz mi. Rzuciłam minus jeden Ok Więc mam plus jeden, no to de facto wyszło na zero Ok, to czyli jakbyś wzięła Tą czas gra rolę, to miałabyś już dwa Brakowałoby ci jednego punktu Mogłabyś tak. wywołać kolejny aspekt I teraz tak Mamy kilka możliwości Pierwszą możliwością, która w ogóle jest To nasz drogi czat Wykupił wam Wykupił Wam Przerzuc, przerzut nieudanego się. testu. Mhm. Jeżeli chcesz, możesz go wykorzystać. Mm. Tak, albo zaraz. Bo ja rzucałam na no pomysłową, to ja jeszcze mam plus 3 z pomysłowej. Ale nie liczyłaś jeszcze pomysłowej? Nie. Oh. Nie, nie, bo yy, Przez, Ty chyba szybko ubrawa. policzyłaś, nie? Tak. tak, ja po prostu policzyłam, jakby kości minus 1, z 0, więc w sumie wyszło równo 3. Tak, tak. Czemu? Nie, dwa, skąd bo ci wyszło, plus trzy nie masz, nie masz od, od sapienia tego plus jeden. Ja to skasowałem i dałem ci y, y, ten aspekt sytuacyjny, czas gra role. On daje plus dwa. Okej, okay, to w takim razie dodaję wszystko w sumie cztery. Okej, okay. czyli odpalamy, ja zaznaczam, że został darmowy, wywołanie zostało y, y, zagrane. Y, Raowa odwraca się w stronę Sebeka. Sebeku, uwolnij panna Jelly i niech weźmie klucz i zdejmie obraz mojego męża z całego świata. Strażnicy puszczają na gest Sebeka ręce Jelly. Walek. Podajesz. Dzaję telefon. Nie dotykając ekranu. Żebym <grym> przypadkiem czegoś nie strzelił bardziej. Okej. Okay. Jelly dwoma błyskawicznymi ruchami usuwa ten filmik mówi. Już po krzyku. Jakby o co? O co te nerwy? <grym> Spokojnie. Nie ma. W tym momencie, Waldek... A co z ripostami? Nie ma. Jak się skasuje źródłowy e, filmik, to riposty też się kasują. Mhm. Waldek ma mniejszą wiedzę, ale chciał Sebek się dopytać, bo zaczął się obawiać. Sebek zastanowił się przez chwilę. Spojrzał gdzieś w siebie, po czym podniósł głowę i powiedział okłamałaś mnie kobieto. Podniósł rękę, a na ścianie pojawia się chyba z dziewięć różnych nagrań tego samego. I widzisz, że one są po prostu zapisane przez kogoś z internetu, ponagrywane na różnych, wiesz, w różnych miejscach. Tego samego filmiku. Twój filmik osiągnął 1240 odsłon, zanim zdążyliście go zdjąć. Dziewięć osób nagrało ten filmik. Mhm. On tak patrzy, a Raowa mówi: dość tego, dość. Nie mówimy. Ra? I wszystko zostaje tak, jak jest. Pani Ra? Nie mówimy Ra. Mówi pani Ra. Gdybyście mi od razu dali ten telefon, to oni nie zdążyliby tego ściągnąć. Czyli? No. Really? Ile razy mam wam tłumaczyć, na jakiej zasadzie to działa. Czyli, błagam cię, odpuść ten temat, błagam. Horusie, mówi Sebek. Horus zbliża się do Sebeka. Dalej jest swojej postaci ludzkiej. Tak? Sprowadź swojego syna. Keben Senufa. Musi odwiedzić 1240 osób tej nocy. Tak, Sebeku. Mówi Horus i wraca do swoich zajęć. Sebek patrzy na was. Ale co zamierzacie? Będę miał na was oko. Sebek wraca na swoją pozycję na schodach. Twoje pytanie padło w pustkę. Wrócimy do tego pytania. Po krótki... Stresnie nerwowy ten kolesie. Po krótki... Ja nie wiem. Przerwie około 10 minutowej, żebyśmy złapali jakiś oddech i żebyśmy się zastanowili, co robić dalej. UHO! Wracamy po krótkiej przerwie. Jesteśmy sobie z powrotem na naszej sesji. Jesteśmy z powrotem w Starych Piaskach. Odwiedzamy antyczną piramidę, gdzie nasza bohaterka Jelly właśnie wywołała mały skandal. Wynikający z nieznajomości e, tradycji. Chciałbym, żebyśmy w miarę możliwości przeszli ku waszej inicjatywie. Co macie zamiar zrobić jeszcze, będąc tutaj gośćmi, na, tym, na tej kolacji? Przy okazji, jedzenie spyszne, a strunków Baldek. Nie wiesz, z czego jest zrobione to piwo, które tu mają. Ono jest. Kurde, jest sycące. Jest trochę słodkie. Jest gęste, skubane. Masz wrażenie, że nie ma też aż tyle alkoholu, co normalnie piwo. I wchodzi świetnie. I mam taką propozycję do Ciebie. Zaraz sobie zobaczę Twoją kartę, żebym się upewnił. Hmm. Mam taką propozycję. Chciałbym, żebyś stał się osobą teraz trochę upierdliwą. Zapłacę za to punkt losu, bo ty jesteś człowiekiem, który potrafi załatwić wszystko. A to, co chcesz sobie załatwić, to kratę takiego piwa do domu. Wiesz, z kim byś się podzielił? Z chłopakami pod sklepem, zrobiłbyś wrażenie. I masz ochotę jeszcze tego popróbować, wiesz, do innych mięs, do swojego rodzaju dań. Bardzo ci zależy, żeby to piwo dostać. Co ty na to? Okej, hey, to zaczynam się kręcić w pobliżu tej służby, zagadywać, okay. podpytywać o źródło. Okej, okay. tak, po, po pierwsze dostajesz fate pointa. I tak samo Oran, ty sobie zapisuj, dodajesz. Tam, gdzie macie fade pointy na swojej karcie, jak klikniecie plusik, jak się sobie na te fade pointy, klikniecie plusik, to po prostu do, dobija się czwarty punkt, który możecie później wykorzystać. Ja już to biłam. Dobra. Na samym dole pod rzutami masz. około dokładnie tak. Dobra. Już widzę, że jest. Czyli tak. Waldek, to wiem, zaczynasz podpytywać yy, tych służących. I widzisz, że każde twoje Odezwanie się do nich powoduje takie spłoszenie. Jakby otwierają szerzej oczy, otwierają buzię, ale jedyny raz, kiedy się odezwali tak naprawdę, odezwali się w języku, który jest dla ciebie kompletną e, e, enigmą. Znaczy podejrzewasz, że mówią po egipsku, ale nie wiesz tego. Ci, z którymi rozmawialiście do tej pory, nigdy nie otwierali ust. Oni jak coś mówili, to słyszeliście te głosy w swojej głowie. A, pani Raowa otwiera usta i mówi. No właśnie, chciałam spytać, czy pani Raowa to raczej pan normalnie z nami rozmawiała? Pani Raowa normalnie. Pani Raowa tak się z boku gdzieś tam staje i mówi tak, no niestety nie zdążyłam być może uprzedzić, nie pomyślałam o tym. Ra w swoim obliczu może występować przed śmiertelnikami wyłącznie w postaci symbolu. Jego prawdziwe oblicze jest tylko dla tych wybranych. Tak jak wy, Uśmiecha się, jakby próbując złagodzić całą tą nieprzyjemną sytuację z Sebekiem, która się wydarzyła. Tak, to my przepraszamy za kłopot. Naprawdę, w najmniejszym stopniu nie było z naszej strony złych intencji. Rozumiem, rozumiem to oczywiście. Nie ma problemu. Waldek słucha jednym uchem, ale tak to ciągle patrzy na tych, którzy noszą no, to piwo. Tak. Nie. Chciałbym podążać za nimi, bo oni gdzieś muszą wchodzić, skądś brać te zasoby tutaj na, na tą ucztę. Więc chciałbym dowiedzieć się, gdzie jest tutaj spilarka, Okej. Okay. Śledząc ich może. Więc ty odłączasz od ja Tam Z kimś się dogadam. O tym się nie mam zamiar zamiaru nic tylko chciałbym z kimś o. pogadać, może się wymienić. Ja mam jeszcze cały czas swoją piersiuskę. Okej, okay. musiałeś przejść za kolumny pod draperią i wzdłuż ściany, tam za tronem, przechodzi się w takie wąskie, bardzo wąskie, ale dosyć wysokie przejście, które prowadzi po kilkunastu metrach do czegoś, co wygląda kuchnia. A są już kilka kolejnych wyjść. Widzisz tutaj półnagich mężczyzn z turbanami na głowy, z jakimiś przepaskami biodrowymi, którzy śikają mięcho, kogoś tam, kto do jakiegoś wielkiego pieca dodaje węgla drzewnego. Kogoś to układa tak bardzo elegancko owoce na tacy, żeby przypominały ptaki na, polujące na jeziorem czaple, prawdopodobnie. I wszyscy podnoszą wzrok. Wiedzą, że... że oni się, nie dogadują ze mną, to pokazuję im, bo rozumiem, że to jakieś kielichy, nietradycyjne pokale, w których pijemy, mhm. więc pokazuję na, na to piwo i pytam, gdzie można tego więcej. Próbujesz się z nimi dogadać. To myślę, że jest pomysłowa postawa. Próbujesz coś wykombinować, pokazując i tak dalej. E, ja zrobię tak. Wydam sobie jeden punkt y, fejta i uruchomię aspekt. Rzekłbym, obcy pejzaż znaczy się kultura. E, stopień trudności normalnie jest jeden. Potem, jak wydałem, już wynosi trzy. Próbujesz do nich trafić i zapytać, gdzie, skąd oni biorą to piwo. Proszę się bardzo. Tak, mam mini, nie? Na Miki. Oj minus jeden, a postawa pomysłowa to dwa, czyli mam plus jeden. Tak, a potrzebujesz trzech. No, no nie może plusu. chyba. No, pytanie brzmi, czy masz pomysł na co wydać fate pointa, na jaki aspekt, żeby dodać plus dwa, prawda? Właśnie patrzę, czy my, czy my nie mamy jakichś aspektów na innych postaciach, ale. Tylko na Sebeku w tym momencie ja, jest aspekt. Tak. Ja bym mógł jedynie wydać Właśnie. na ten aspekt załatwi wszystko, no ale czy to mi się jakoś ma do tego do dogadania? Jak najbardziej. Podaże... Właśnie o to w tym chodzi, A? no nie? Ja jestem bardzo obrotny, ja wszystko potrafię. Z ruskimi przecież na targu A. rozmawiałem też, nie znałem A. ruskiego A. wtedy, nie i tak dalej. Tak. Czyli wydajesz fade pointa i dodajesz plus dwa i test tak, jest dodaje, udany. Ten... Okej. Okay. Chwilę to trwało, zanim zrozumieli. Że chodzi o piwo w tym kuflu. Zadowolony, prawda, stoisz tam ktoś. A nepe, zniknął gdzieś wraca i dolewać do kufla piwa. No dobra, a ja trzeba... pokazuje, że dużo. No tam. właśnie. I ta, rozmowa, i... ta rozmowa jeszcze trochę wymiana, potrwa. Wymiana, nie? Handel. No to, to chciałem powiedzieć, że ta rozmowa jeszcze trochę potrwa. Tymczasem panie zostały we wnętrzu piramidy, do ciebie wrócimy na momencik. Co chcecie zrobić? Będąc już teraz wolne i że tak powiem. No na pewno porozmawiać z Horusem, gdyż prosił nas o to, że jak się ze wszystkimi zapoznamy, żeby z nim porozmawiać, że ma jakiś interes. Jakby, no więc... Jak pada słowo interes, to ja pamiętam. Okay. No więc wracasz się do Jelly, Jelly idziemy do chorusa Waldy... a Waldy gdzieś zniknął. Jelly chodź Jelly... szybko, zanim Jelly znowu... jest dosyć zaburmuszona, bo ona tak chciała dobrze, a tu tak wyszło, więc po prostu idzie z tą zaburmuszoną miną za panią Olą. Chodź, chodź. Spodobał Ci się Pana Horus, więc będzie się z nim miło rozmawiać. Chodź, chodź, Horus, wita Was uśmiechem. Dalej, jak będzie mówił, nie porusza ustami, ale widzi, że potrafi uśmiechać się, prawda, ustami i tak dalej. Wysoki, dość wysoki, przystojny mężczyzna o ciemnej karnacji. Cieszę się. Dzień dobry. Dzień dobry, Panie Horusie. Wróciłyśmy z, zgodnie z prośbą. W czym możemy pomóc? najlepiej po prostu chorusie. Chciałem od razu przedstawić się jako Ra jest bardzo zajęty wszystkimi sprawami całego świata i przede wszystkim dba o to, aby ten świat był cały czas w całości, żeby funkcjonował. Dlatego ja jako jego przedstawiciel opiekun monarchii egipskiej chciałbym bezpośrednio oczywiście zgłosić się do was powiedzieć, że to ja będę załatwiał wszystkie sprawy, które będą dotyczyły mojej rodziny i naszej tutaj bytności. Tak, żebyście wiedzieli. No i oczywiście, ważne sprawy muszą być na początku, a te mniej ważne możemy załatwiać później. Więc kto u Was rządzi? Pani, pani sołtyska, Pani sołtyska, tak, 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 tak. Pani, pani, pani Eugenia. Beztroskowiczowa. Beztroskowiczowa. Tak, tak, tak. Ale tak, mnie tak. nie chodziło o Waszą osadę. Kto rządzi w Waszym kraju? A w kraju? No to prezydent. To prezydent, tak. Prezydent, rząd to tak, taka grupa prezydent. ludzi. Prezydent. Ale tak, bo mamy taki ustrój, że to naród wybiera rząd i prezydenta jako swoich suwerenów i jakby oni. Zbierają głos narodu, więc tak jakby trochę rządzi naród, no ale wiadomo, jakby tutaj się te kilka milionów ludzi nagle próbowało dogadać, no to byłoby trudno. Dlatego no mamy ten taki ustrój, że no oni są jakby przedstawicielami ludu. To skomplikowane. Myślałem, A że... w związku z czym to pytanie? No właśnie, potrzebuje chyba pomocy. Czy w moim imieniu moglibyście w takim wypadku do tego swojego przedstawiciela, którymi wami rządzi. Wystosować pismo informacyjne. Okay. Tak, no czy on to przeczyta, to jakby pewnie nie szybko się to zadzieje, ale no tak. Mamy czas. Na pewno możemy spróbować. Mamy czas. A więc dobrze. Pozwólcie więc, że w zamian za przysługę, którą wam będę winny. Wy zróbcie dla mnie jedną małą rzecz. Poinformujcie tego waszego prezydenta. Że ma przyjąć na imię Chorus. Jak zwykło to być w obyczaju. Oczekuję tylko takiego wierno-poddaństwa, niczego więcej. A... Przekażemy. Tak. Przekażemy. A... Cieszę się, że Was poznałem. A panie Chorusie, bo ja mam taki temat, bo. Bo mi jest tak trochę. Tak, tak głupio, no bo no zrobiłam głupotę, no ja mogłam się spytać, no ja, ja pewnych rzeczy nie znam i nie wiem i, yy, i tak no przypadkiem okazało się, że ten wizerunek pana ra puściłam dalej i teraz i teraz sobie jak powiedział, że ma pan pana syna wysłać do tych tysiąca osób i to tak to moja wina jest. Ja nie chcę, żeby oni jakby ponieśli konsekwencje za to, że ja nie pomyślałam, czy to może tak ich tam nie wysyłać tego syna? Nie mogę. Zostało to już powiedziane i zapisane w gwiazdach. Geben dzisiaj w nocy odwiedzi 1240 osób. Co on im zrobi? Gebenów zajmie się nimi. Ale jak? Tebenów jest opiekuńczym bóstwem. Zajmuje się pogrzebami. Ale. A, ale nie, no Panie Horusiu, to, to, to jakaś chyba jest nieporozumienie, bo pogrzebać za to, że to, to, to tak, ja, ja, nie, ja nie będę mogła z tym się pogodzić, że to przez to, że ja... Z takiego ja nie dobrze. mówiłem, mówiłem tylko, że mój syn jest bóstwem opiekuńczym i zajmuje się pogrzebami. Ale to co on im zrobi? Ja to, to... muszę wiedzieć, bo ja teraz, ja nie będę mogła w nocy spać. Ja chciałam, ja się tak cieszyłam, żebyśmy tutaj przyszli i że w ogóle nas tutaj chcieliście. I jak to było takie chcesz cudowne. To, jak chcesz, to mogę poprosić Kebensenufa, Sen, Keben żeby zajął się też tobą. Ale co znaczy zajął się? Mój syn jest bogiem zapomnienia. Nie będziesz A. pamiętała nic tego wieczoru. A to nie, to, to dla mnie okej. Okay. To, to jak tak, to niech on tam idzie, to... To może nawet lepiej, że oni to zapomną ten filmik. To on nawet nie miał tak dużo wyświetleń, to. Okej. Okay. Ja się bałam, że on... Po bo to... bo pan Sebek to on jest taki straszny i... i ja się bałam, że on tam idzie im coś gorszego zrobić. Senów zrobi to po swojemu. A Sebek jest straszny, bo jest generałem ra. Prowadzi jego zastępy. No teraz to już będę wiedzieć, ale nad tymi dłońmi to by się mógł tak trochę bardziej postarać. No dobra. Czy macie e... do mnie pytania? Tak. 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 Mnóstwo. Tak. Bo tak, no właśnie w sumie sam ten nawet incydent pokazuje, że no my jakby prostymi ludźmi jesteśmy. I e, rzadko z, z takimi Jesteście. wspaniałościami mamy. E, kontakt dużo rzadziej, niż byśmy chcieli oczywiście, bo tu, bo tu jest wspaniale, naprawdę, naprawdę jakby piękna, piękna piramida. I, I co za gościnność i otwartość i naprawdę bardzo się cieszymy, że Państwo tutaj są, ale też jakby chcielibyśmy e, też trochę lepiej zrozumieć, e, skąd się... Jak, jak tutaj nas dosięgło to, 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 to błogosławieństwo obecności tej waszej cudownej rodziny? Jakby skąd się? Skąd, skąd piaski? To bardzo Stary proste, powiedział Horus. Przed walkiem stoją takie dwie gliniane e, e, amfory, solidne. I ten gościu nawija tym swoim językiem. Na wodą tych morzą na machera. Ja mu na to pokazuję tą pierśweczkę pięknie zdobioną. Mm -hmm. I chcę mu chcę go poczęstować też, żeby spróbował tego. To jest słychać. On bierze do, podleńko, bierze, mycha, bierze do ręki, się. wiesz, tak przygląda się temu. A potrzymał poczuła on ci oddaje. Ja mu to wręczam i chcę wziąć te amfory. Wziął, a ty chwytasz za amfory, tak? No? On tak, eee, <grym> On tak bierze za, kładzie rękę na amforach, oddaje ci tą piersiówkę. Ona, ona. Hmm. Będzie ciężko. Dodaję mu to i pytam, no, co jeszcze chcesz? A? Co potrzebujesz? Jeszcze raz chwytam te amfory, przesuwam tą piersiówkę. Zauważyłeś, że on trochę jakby taką grę teraz jakby to obserwuje, co ty robisz. Ty dotykasz, co chcesz, pokazujesz gesty, i on powtarza je z domu. No, tylko amfory. E, uśmiecha się. Jak to w kółko gdzieś tam idzie? Pozostawiam <grym>, tą y, piersiówkę i chwytam te amfory i próbuję odejść. Patrzy na ciebie. Ze zdziwieniem. Powiedz mi, bo próbujesz dostać te amfory. To jest jakieś podejście. Wytłumaczyłeś się, to ci wyszło nieźle ten test. Myślę, że do tego testu będzie pasowała jedna rzecz. Znaczy nie, wykonamy test, ale musisz teraz to chyba na szybko zrobić, bo ty próbujesz położyć, wziąć i po prostu wyjść, tak? Żeby to się jest stało to. faktem, zanim gościu zrozumie, Żeby co się dzieje. Żeby zakończyć negocjacje, tak. Okej. Okay. To ja myślę, że. Aha, aha, aha. Co ja mogę odpalić, żeby to teraz działo się? Odpalę za jeden punkt. Uciągam jeszcze moją drugą najcenniejszą rzecz i też od razu dokładam, czyli rajbany, yy, awiatory, przepraszam, które nie są tak naprawdę awiatorami, ale jestem przekonany, że to są okay. awiatory i że to jest. Słuchaj. Standardowo ja myślę, że test byłby na poziomie drugim, ale ja wydałem punkt losu i odpalam to, co sami stworzyliście, czyli czas gra rolę. Musisz to zrobić szybko i po prostu zmyć się jak najszybciej stąd, żeby to w ogóle zadziałało w tym momencie. Czyli stopień trudności wynosi 4. Twoja akcja jest szybka. Zadziała jak chcesz. To mamy 0, a postawa szybka to jest 4, czyli mam 3. I niestety sztuczka żadna tu się nie przyda. Mhm. No tak, bo nie ma pojazdu w pobliżu. No tak, tak, no właśnie, niestety. No niestety, no to trzy, to za mało. nie stoi tam gdzieś, gdzie jakoś, jakiś rydwon odra? To też pojazd. <gry> Nie, nie stoi słuchaj. W piramidzie. To jest kuchnia. Wiesz, pamiętam, że masz zawsze ten to aspekt dałeś. człowiek, który potrafi załatwić wszystko. On tutaj działa cały czas moim zdaniem, jakbyś chciał. Uh -huh. To jest wydanie punktu losu oczywiście, żeby to odpalić. I wtedy masz plus uh -huh. jeden, no nie? A czy masz, masz yy, piątkę wtedy? Więc uh -huh. uh -huh. hmm. to wydam, tak. Zrobię to. To jest tutaj gra warta świeczki. Dałeś mu, na, dałeś mu do ręki. Yy, yy, Tą piersiówkę, mówiłeś do niego tak bardzo grzecznie: jedną rękę już położyłeś na tej stągi, drugą zacząłeś zdejmować okulary, włożyłeś mu na nos. ona zaczął poprawiać jeszcze z tą piersiówką, tak niepewnie, a ty sieci, wchodziłeś tą drugą i zasuwasz. Dwie dosyć ciężkie takie te amfory pod y, pachami, trzymasz za te cienkie szyje i zasuwasz do tego przejścia. Bokiem, bo przodem nie przejdziesz z tymi amforami, bokiem w tym mądziutkim przejściu mm. idziesz i słyszysz coraz bardziej ten zbliżający się dźwięk granej muzyki. No więc Aleksandra Kościńska, która właśnie zaczyna, ale jak to się stało? Ehm, w jaki sposób tu? Dlaczego stare piaski? Horz odpowiada, to proste. A Jelly i Ola rosną wam w oczy. Bo widzicie, że jak pomiędzy e, tych kolumn wytacza się Waldemar Nowacki, niosąc dwie antyczne e, e, amfory, pomalowane w jakieś tam symbole, prawda, pozatykane korkami i bardzo śpieszy mu się w kierunku wyjścia. Chrystusa. Chorus natomiast ciągnie swoją opowieść. To proste. Zagłosowaliśmy. Nie tak, Ale... pa Taka to pauza, to... czekamy na ciąg dalszy. O, skończył. <głos》>. Jakby no, nie? <głos》<głos》ba pytanie Ale... pomocnicze może. Więc tak Jelly zaczyna mówić i tak się tak odwraca, żeby Horus, patrząc na nią, musiał się odwracać tak, żeby być tyłem do walka. I ja tak też, my się obie tak Macha przesuwamy mi. tak obok siebie, Schroni tak trochę <śmiech> <śmiech> synchronicznie. <śmiech> Horus no dobra, się. No to, to jest metoda, ale jakby skąd taki pomysł, żeby z miejsca, gdzie państwo mieszkali z tą piramidą, żeby się przeprowadzić? to tak, Takie pomysły to się tak nie biorą znikąd. Bo ja na przykład przyprowadziłam się tutaj szukając y, y, spokoju, natury i y, 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 tak. No a, a państwo? Znalazłaś. Tak. Znakomicie. Y, mieliśmy argumenty. Jakie? O, jakie? Z tego co pamiętam, pierwszy argument, to że nazwa waszej osady przypomina dom że piaski jak pustynia, tak? Pustynia. Przedwieczne piaski pokrywające wszystko co zapomniał czas. Drugi. Dowiedzieliśmy się, że w tym rejonie istnieje lokalny, lecz słabnący kult religijny, którego miejsce moglibyśmy zająć. Ja, to, to tak wszędzie to nawet bardziej nawet bardziej to w miastach powiedziałabym, że to, ten, ten, ten kult to tak słabnie, bo na wsiach to jednak, jednak jest dalej jeszcze to no, tak tutaj przywiązanie do, 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 do religii naszej, do, do. i z nie spojrzeć, no proboszcz nie robi dobrej roboty Kościołowi katolickiemu. No to, to tak że ja pesty jambony, że naprawdę jak się w sumie nie dziwię jakże to słyszę. Sprawdziliśmy no to... również i argumentem było to że posiadacie tutaj nadrzeczne tereny agrarne. że pola w sensie, no, no są. Przyrzęce. Ja Przyrzęce. Przy no, Ponoć przy to nie to... Nil, ale zawsze. A, a co było złego nad Nilem? W sensie tam wam było źle? Nic nad nie Nilem było nie złego wieramy. nad Nilem. Nad Nilem było nasze miejsce, najcudowniejsze. To, ale mieliśmy to też to, czy... czwarty i piąty argument. Och. Czwartym argumentem było to, że w waszym państwie panują ponoć od obecnie poważne resentymenty monarchistyczne. Czy ja tak poważne bym nazwała. A poza, poza tym poważne to by musiał poważny człowiek powiedzieć, a nie jakiś. No, no. A, a poza tym... tym żyje tu lud tradycjonalistyczny. Co bardzo nam odpowiada. No, Okej, okay. ale to co wam przestało odpowiadać tam, Nic tam, tam, u was? Odpowiadało nam wszystko. To dlaczego stamtąd poszliście? Dostaliśmy nakaz eksmisji. Okej, to jest władne rozkazywać. Z tego, eksmisję. Co... Z tego, takim. co dowi dowiedzieliśmy się, nowy rząd Arabskiej Republiki Egiptu. Oh. A, to... A to nie można tego... tego pana syna im wysłać, żeby oni tak zapomnieli o tym nakazie? Nakaz no, eksmisji Jest świętością. Wszak. No, Jesteśmy bogami, nie święci. po to. Jesteśmy bogami nie po to, aby łamać reguły. Ale są ludzkie reguły, a boskie są chyba tak wyższe, w sensie ważniejsze. Papier miał trzy pieczątki. Trzy pieczątki. Ciężko z tym dyskutować, czyli trzy pieczątki. No to, to akurat fakt. No. no to znaczy, my się bardzo cieszymy, że takich nowych sąsiadów mamy. No, ale to będziecie musieli trochę tutaj jednak formalności pozałatwiać. No przede wszystkim no, się z Dobrze takowskim dogadać, bo to jednak na jego polu tu stoicie, to, to albo będziecie musieli kupić ziemię gdzieś indziej, w sensie któreś pole obok, albo odkupić od Dobrzy a ja nie wiem, czy on tak chętnie odsprzeda, bo tu wie pan tak. Jesteśmy bogami. Pościwie. To dla niego honor, że jesteśmy na jego ziemi. Może tak Był w tej republice Waldek arabskiej tak działa. On wspominał o dzierżawie jakiejś. Waltek po z tymi dwoma nie będzie chciał. Tak dzień. I tak sobie zdałem sprawę, że niepotrzebnie się odezwałem chyba. Dzierżawę nie dostanie nic. No, to tak raczej szczęśliwy nie będzie. Niech zgłosi swoje zastrzeżenia Sebekowi. To może rozwiązać sprawę faktycznie. Tak, to taki argument jest dosyć mocny. No Czy wy zasadzie... że Będzie miał pismo z pieczątkami od Sołtysowej. Oh. A więc Sołtysowa. No ma, przecież ma akt własności tej ziemi. No, Tam jest więcej więc... nawet pieczątek niż trzy. A więc Sołtysowa ma również realną władzę w, waszym, w waszej osadzie. No to tak, tak jak pani. I również musi powiedzieć, że ma sobie przyjąć na drugie imię Horus. Pani Eubeni. Pania. Tak. To zwyczaj. Każdy władca przyjmuje imię Horusa. A coś. Oprócz tego, że to zwyczaj, bo. Wie pan, do... był też zwyczaj, że się. Ściąga buty, wchodząc do kogoś do domu, ale generalnie odchodzi w niepamięciu niektórych miejsc. Patrzy, słuchaj, na swoje nagie stopy, tak porusza palcami dużymi. Nie znam tego zwyczaju. No, no właśnie, bo a my też nie znamy waszych, no. Bo są w różnych miejscach różne zwyczaje panują Będziemy i Będziemy tak się tym... uczyć nawzajem. No, dlatego mówię, że jak to musicie się też naszych zwyczajów nauczyć, i to tak nie można, że się przyjdzie i tak do kogoś po prostu na pole teraz ja tu jestem. To trzeba będzie tą dzierżawę z Dobrzeci Takowskim jednak ogarnąć, bo to no, on tu jednak się napracował na tym polu. No, ta trawa drugiej klasy to nie jest taka hop-siup. Zgoda. Formalności będzie. Porozmawiamy o tym, ale najpierw sprawy ważne, a później mniej ważne. Upewnijcie się, że wasz prezydent i sołtyska przyjmą imię chrusa. To prezydenta, to tam wyślego to pismo, ale sołtyskę przecież możecie zaprosić tutaj również na kolację i co my będziemy tak... O nie! Znamowy pani Raowej. Ra! Nasze słońce! Przyjął decyzję, że to wy jesteście przedstawicielami swojego ludu. I to... W takim Aha. razie, technicznie rzecz biorąc, to nie my powinniśmy zmienić imiona na Chorus? Czy władacie swoim ludem? Aha, że to władza, nie przedstawicielstwo. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Rozumiem. No możemy być, ale czy tak się stanie, czy nie? No nie mamy takiej mocy sprawczej. A co jeśli władza w postaci prezydenta bądź pani geni inaczej sołtyski, odmówi zmiany imienia. Dlaczego mieliby to zrobić? Ludzie to... głupi... To już są przywiązani do swojego imienia drugiego. Może już mają. Czy na swoich władców wybieracie ludzi głupich? Zaiste dziwne. No czasem się zdarzy, bo jednak to głosują wszyscy i to... No, czasami ten głupi to ma Taką popularność, dużą i to. No... Przyjaciele. No, nie jest to idealny to już Nie bywa po prostu. Nie stójmy po próżnicy. Działajmy. Cieszę się, że tak mogłem co? z wami porozmawiać. Po wyjściu z piramidy owionęła was już noc taka zupełna z dużą ilością gwiazd. I e, tylko i wyłącznie. Gdzieś na granicy pola stoi podpierając się na grabiach. Bożena Dobrzecikowicz-Takowska, którą mąż zostawił na warcie, aby pilnowała, żeby nie uciekli, zanim nie zapłacą za szkody, które wyrobili na tym polu z trawą drugiej kategorii. Dobry wieczór, Pani Bożeno ja dobre no. Co pani tak po nocy tu, tu, tu stoi? Maria, no szóstej ma wartę, to teraz ja muszę. Ale to warta na co? Żeby nie uciekli po nocy. Pani no oni się nigdzie nie wybierają. Oni chcą nigdy tu zostać, tej dzierżawę chyba wam będziemy musieli załatwić. Marian się ucieszy. Powiedzieli, że planują być tu jakieś 20-30 tysięcy lat, więc. O Jezuś! To każda kaszta... powiedzieć. To, tak, to będzie, powiedzieli... to będzie strasznie że dużo mamy pieniądzów. Takie... No dokładnie. I od razu z góry tą że tutaj... dzierżawę. Tak, że muszą sobie załatwić z wami tą dzierżawę, roku. że tak mamy no. tutaj takie przepisy i w ogóle i tu. Marian I nie na nieściętych. ścięty. No to myślam się. Zamknijmy tę scenę. Przejdźmy sobie gdzieś dalej. Waldek oczywiście wyniósł dwie amfory pełne egipskiego piwa. Wy wyniosłyście konfuzję być może na temat tego, co się wydarzyło i jak się wydarzyło. Kolejnego dnia rano, samego rana w sklepie, w sklepie pani Kościńskiej była pani Raowa, zachwycona zupełnie i szczęśliwa tym, jak to ten wieczór wczorajszy minął. Natomiast jak tylko wyszła ze sklepu, to usłyszałaś Olu straszliwy jakiś hałas pod sklepem, i jak kiedy wyszłaś na zewnątrz, zauważyłaś, że ten malutki placy, który masz pod sklepem, gdzie zatrzymują się trzy samochody, wjeżdża autobus, wynajęty z jakiegoś turystycznego biura, trąbiący jakimś sygnałem takim wypełniony ludźmi po prostu kolorowo ubranymi. Kto zaczyna się wysypywać pod twoim sklepem i połowa zaczyna biec. Za chwilę masz kompletne urwanie głowy. A siku tu gdzieś zrobię, ma pani coś do picia, ale coli nie ma, tylko Pepsi. Jest na zasadzie pełnego ruchu. Kasa zaczyna dźwięczyć za każdym razem kiedy uderzasz, żeby otworzyła się szuflada. To całkiem to przyjemne, ale oni są zaczynający być denerwowani. W końcu kierowca, który podchodzi, mówi: "Tu jest jakiś parking?" "No nie, no tutaj tylko placek." "No ale to muszę usunąć się, bo jeszcze dwa autobusy jadą." Pani, no a macie tu mapki do tej piramidy, którędy to trzeba iść? A e, jakieś pamiątki? Ja nie widzę tutaj, nie ma Pani jakiegoś sklepiku z pamiątkami, taką małą piramidę? Albo przynajmniej jakiegoś takiego faraonka? E, jeszcze nie, musicie wrócić za tydzień. Jak to wrócić za tydzień? Wycieczka była teraz sprzedana. E, no to trzeba wykupić drugą wycieczkę. No. Nie ma Pani więcej tych pączków, bo dzieci są głodne. Taki jak jaki panuje jest kompletnie wiesz, wariactwo. I rzeczywiście po tym autobusie, jak on odjechał ktoś mu wskazał z miejscowych łąk, gdzie można by było teoretycznie wynająć sobie miejsce, żeby się zaparkować. Przyjechał drugi i trzeci i przez całą Wiochę to Jelly już może zobaczyć, kiedy załatwia swoje interesy. Idą takie pielgrzymki ludzi, krzyczących, wiesz, śpiewających jakieś tam piosenki, któryś ma głośnik Bluetooth zaczepiony na tyczce i, i idzie tam jakaś muzyka ostra. Niektórzy są poprzebierani za jakieś kleopatry, za jakieś inne rzeczy i idą oglądać piramidę. Jedni za drugimi. Waldek, który zawalił ci dzisiaj dostawę rano, Pączków, dojeżdża w końcu, wściekły na czym świat stoi, bo okazuje się, że taki tłum ludzi wali po prostu przez most, ten jeden, że tam się zrobił korek, jak się ktoś stuknął jeden z drugim i po prostu nie da się wyminąć. Poczki ci wnosi, mówi, że autobus widział, trzeci jedzie, za chwilę tu będzie na miejscu. Czego to doszło? Do Sygnalizację starych... świetną, niedługo nam tu podstawić trzeba będzie. Do starych piasków zaczyna zwalać tłum ludzi. Myślę, że... Stoi, pije kawę, taką, taką senkę widzę, że stoi pije kawę na swoim tarasie. Tak widzi w oddali tą, tą tą szosę, gdzie ciągną te tłumy, i tak sobie myśli A to się do takowski ucieszy, ile on będzie mógł z biletów pozgarniać. To mu się trzy razy za tą dzierżawę zwróci. Uh... Słyszysz odgłosy ludzi, którzy wołają: patrz, patrz, joda, joda, Ej, głupi, to nie jest joda. Joda, widziałem, że joda. Pokazują twojego buddę, który stoi, słuchaj wiesz, w tym miejscu do dumania nad jeziorkiem, który masz w ogródku. Ludzie przychodzą koło twojego domu tam i z powrotem. Wyobraźcie sobie, że przez następne e, kilka dni, w czasie których próbowaliście, próbowaliście pracować w miarę normalnie i jakoś sobie żyć, przez wioskę przywaliło się masę turystów. Okazuje się, że filmiki, które wrzuciła Jelly do internetu, po prostu stały się wiralami. Wszyscy chcieli zobaczyć, jak to się mówi, podlasko, czy polską gizę i piramidy. Zwalają tutaj, robią syfu, wykupują wszystko, co może być. Sklepka Nikościńskiej właściwie świeci pustkami, bo nie nadąża zamawiać towaru. Zadeptują trawę. Dobrze, Citekowski w ogóle wściekły, bo mu drugą łąkę zdeptali obok, gdzie sobie ogniska robią i się roz, rozstawiają. Zwłaszcza od czasów, kiedy e, tych dwóch żołnierzy tu stoi przed wejściem e, tych egipskich, nie wpuszcza nikogo do środka, a oni sobie zrobili kolejkę i jakiś cwaniac za, zarabia pieniądze na cyknięcie sobie zdjęcia z tym szakalogłowym. Bo oni oczywiście nie zainteresowani są kasą i nie zwracają do niego się z żadnymi pretensjami. Ale to jest wszystko półbiedy, bo w następnej kolejności przybyli naukowcy. Z uniwersytetu chodzą koło piramidy, smokają, robią zdjęcia, jakieś pomiary, robią taśmy, rozwijają, e, bardzo zainteresowani. Mówią, że wkrótce cała ekspedycja tu przybędzie. No i oczywiście media. Media przewaliły się maksymalnie. W każdym sklepie, w każdym miejscu, gdzie tylko można kogoś e, e, spotkać. E, pytają. A widzieliście już mieszkańców piramidy? Przyjaźni? Jak obecność bogów wpływa na życie wsi? Ktoś z piasków zaprosił tutaj bogów? Jak to się udało w ogóle? Czy inne miasteczka również mogą zapraszać tutaj bogów? Czy nie sądzi pan, pani, że to może być jakiś żart albo plan filmowy? No oczywiście najchętniej opowiadają ci panowie, którzy pod was, twoim sklepem Kościńska piją yy, piwko, prawda? Za kolejne piwko opowiadają niestworzone historie o bogach, którzy tu przybyli. Turyści to, to już wiadomo. Tak, mieliśmy dobre piwo z piramidy. Piątego dnia, kiedy już te przepełnienie tej wioski zrobił się tak straszne, i wydawało się, że już nic gorszego nie może się wydarzyć. Pod piramidą pojawili się protestujący. Zapalili opony, włączyli szczekaczki, pomazali miejscową tablicę ogłoszeniową oraz ścianę jednego budynku sprayem, domagając się zwrotu zagrobionych, zagrobionych dóbr kulturalnych Arabskiej Republice Egiptu. Narzucają się naukowcom, pakują się przed każdą kamerę, robi się coraz goręcej, a wam coraz ciężej tu żyć. W tym wszystkim biedna pani Eugenia Bestroskowiczowa zamknęła się w domu, zabarykodowała i powiedziała, że nikogo nie wpuści. Nauczycielka, wielowiecka, wściekła, chodzi po wsi i opowiada że jakieś koty weszły jej do domu i zbiły jedną z ich ulubionych filiżanek z zestawu, porcelany, zestawu chińskiej porcelany. Jeszcze gorzej ma się pan listonosz Bartłomiej Kopyciński, który narzeka, na czym świat stoi, że go ta wariatka z piramidy nachodzi i każe mu koty doznosić, a on przecież ma alergię, po czym oczywiście dmucha w, co mocniej w chusteczkę, którą ma. Brzuchatyński w ogóle wychodzi z siebie. Nie, nie dlatego, że obca religia. Tylko na plebanie do niego, czyli do dawnego pałacyku hrabiów wygasłowskich, którzy tutaj, których to ziemi kiedyś były, zwalili się agenci ABW. Zajęli trzy pokoje i w dodatku jeszcze tam są kobiety i wszystko sprawdzają, a przecież on tak nie może ciągle mieć ich na oku, nie wiadomo gdzie nos wcisnął. W tym całym y, zamieszaniem i hałasie niektórzy się cieszą, inni mniej. A was pytają, co robić? Co robić? Ale czy pani Sołtys przyjęła imię Chorusa? Pani Sołtys powiedziała, że ona może przyjąć imię Hurusa, jak to wszystko zniknie i ten cyrk przestanie tutaj być, a na razie zamknęła drzwi i stwierdziła, że nikogo nie wpuszcza. Y... Jelly jest przerażona tym, że to spokojne, fajne, ekologiczne miejsce robi się po prostu brudne, więc śle w internety na wszystkich swoich kanałach, Oczywiście apele o to, że yy, moi kochani, drodzy, zawsze, jak gdzieś jedziemy coś zwiedzać, oglądać, to szanujmy lokalną społeczność, szanujmy to, co tam zastajemy na miejscu. E, to jest e, Jelly, Jelly z czego... Tiktoka. E, zrobisz sobie ze mną zdjęcie, Jelly? Hmm. Oczywiście, chodzi. wiadomo, tu uśmie uśmiech 500, ale generalnie wysyła gdzieś tam w, w, w sieć też takie apele o to, żeby właśnie sprzątać po sobie, żeby gdzieś tam zachować jakiś porządek, żeby uszanować lokalną społeczność. No, czy one mają um, um, jakiś skutek czy nie, no to się, się okaże. Natomiast no, robi co może, żeby trochę nad tym, nad tym tłumem zapanować i pewnego wieczoru, bo rozumiem, że tak wieczorem to już trochę, trochę się spokojniej robi, gdzieś tam od zaplecza puka do, do, do sklepu do pani, do pani Oli. Pani Olu, pani Olu. Jezu, kto znowu? A, Jeli, chodź, 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 Boże kochane. Już tutaj taki rejwar się zrobił. Wejdziej, Myślę, że, że się... żebyśmy nie rozdzielali. Na zapleczu drzwi. siedział Waldek, popijając resztki tego egipskiego, zasmucony wiece, bo też bardzo to nie odpowiada. I też przyszedł na ten sam wieczór się pożalić do pani. No choć, 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 jeżeli właśnie tutaj musimy obgadać, co z tym całym bajzlem zrobić, bo przecież. Nie, no to się e, robi, to być nie może. Nie do opanowania. No tutaj nie można żyć. To przestało być spokojnie. To przestało być tak pięknie. Rano zamiast ptaków to ja słyszę te głośniczki na Bluetooth i że Waldek, słuchasz, narze słuchasz, musieli. słuchasz narzekania Jelly, ale widzisz, że z koszyka z jajami, z którego normalnie jajka są do kupienia, spod serwetki wychodzi łepek kota. Taki rudawy, przeciąga się. Jak znasz życie, pani Kościńska nie miała kotów w sklepie nigdy. Wychodzi, przechodzi przez sklep zadowolony. Przygląda się półce z meczkami. Co tu robi? Koty Oto mi nie pani? przeszkadzają. Nie, nie, no. Błagam cię teraz. Koty są wszędzie. Naprawdę, te koty, to jest pół biedy, nawet, nawet nie ćwiartka, Przy tej całej chłocie, która tutaj się teraz zjechała, jakby My za nas wszystkich. Szlag... tej piramidy. To i się pozbędziemy umu. co Uf. tu robić? Co tu robić? Może jakieś... Jak oni tak nie lubią formalności, papierków. Może trzeba załatwić na eksmisji. No No, z drugiej strony. No mili ludzie, mieli, ale zobaczcie, no. co się jako robiło. A to i wina. Yy. Gdzieś z daleka. Ech. Słyszycie. Przeciągły krzyk ptaka Perkoza. Ale tutaj nie ma stawów nigdzie. Krzyk, krzyk słychać nieco bliżej. Po czym tupot i walenie do drzwi do przodu sklepie. Proszę otworzyć! Pani Kopiecińska! Litość boską! Proszę otworzyć! Co prędzej! Pani Kopiecińska! Jest tam pani Kościńska. Słyszysz Bartłomieja, e, e, waszego listonosza Bartumieja Kopiecińskiego. Pani Kościńska, Pani Otwiera! Litość bosko, Jezus Maria! Otwieram. Josz, już. już. Prawie, się, prawie cię przewraca. Czerwony nos, słuchaj, wisi mu oczywiście, jak ostatnio cały czas, taki glut pod nosem. Prawie cię przewraca, przekopuje się przez sklep, przewraca się na samym środku. Pod, lawą, pod ladą się to ta, taką zamykaną, się przeczołguje i wciąguje się obok e, e, Walka. Jest taki stary wieszak e, w sklepie pani Kościński na zapleczu, na którym wiszą kurtki. Niektórzy ludzie zastanawiają się, co wisi na samym spodzie, ponieważ tam ludzie różnie odwieszają w różnych momentach i on się robi taki coraz grubszy, ten wieszak, i nie wiadomo, co jest pod spodem w tym momencie. I on się pod ten wieszak wkopał, chwycił się tego wieszaka i trzęsie się tam. Jezus Maria! Jezus Maria! Jezus Maria! W samym końcu. Kolejna piramida? Nie, nie, zlituj się, panie. Zlituj się, ratuj mnie. A ty? Co? O, nie, że się panu garść weźmie. Jej. Czyli bierze piersiówkę od Waldka i podtyka Bartłomiejowi pod nos. O kurde, nie ma piersiówki, bo przehandlował, ale ma kufel. A, amfore. ma. On bierze coś, tak... Coś z czego akurat amfory. pił. Bierze, pije, całe się trzęsie. Jedną drzwi zamknijcie. Ola, ty sobie już w drzwiach. Już go masz zamykać, ale widzisz, że do sklepu zbliżają się dwie ciemne postaci, no bo to już zmieszka. Jedna wysoka, a druga taka lekko... Pochylona do przodu takim, takim starczym krokiem, na boki się kołysząc, się zbliża. Widzisz, że do sklepu zbliża się Ozyrys. Z jakąś staruszką. Ozyrys kroczy powoli i pewnie w swojej koronie, ze swoimi insygniami, rękami złożymi na piersi, owinięty tymi bandażami i z tą zieloną twarzą zbliża się do siebie przy sklepie. Ta z tyłu babulina idzie tak po prostu, kołysząc się na boki, wygląda na taką dziarską, tylko trochę połabaną przez artretyzm. Ozyrys, ozyrys. Jak, jak, jak zaraz no, Ja tak do siebie, trochę do siebie, ale też jakby Jelly z Waltkiem słyszał, tak, jak nam tu zaraz jeszcze dojdzie do tego noc żywych trupów, to ja słowo daję, ja wyciągnę kopyta, ja nie mogę. E... Czy jest? Macham, tu macham w kierunku. Kopyciński. No jest, no. A w jakiej sprawie? Cały, Szukam Bartusia Kopycińskiego. Jest, 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 tylko gotów, gotów zaraz duszę wyzionąć. A to chyba jeszcze jest nie jego cały czas. Jeszcze Co to Więc... się mogło stać? Cóż? Jest lepiej teraz mu dać spokój. Odwraca się, jakoś odwraca się do tej staruszki. Jest tutaj. Staruszka przechodzi e, obok ciebie. Pierwszy raz ją widzi na tej wiosce. Bartuś! Bartuś, a chodź tu! Jezus Maria! Słuchaj, tam spod tego e, spod tego wieszaka. Bartuś! A, 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 nie mam dużo spodzie, czasu! To ty... Bartuś, to ja babcia! Chodź! Wiecie, Bartuś ma 52 lata i jest takim bardzo dojrzałym panem listonoszem i nikt do niego już Bartuś nie mówi. A na pewno nie babcia owa. Nie Bartumieju, a to babcie pan. Ma jeszcze? Jezus Maria, na cmentarzu! Na cmentarzu moja babcia jest! Wiedziałam, 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 słowo daję, wiedziałam. Yy, a... I pani yy... Ola wykrakała. A jeśli mogę zapytać. Co pani potrzebuje od, 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 Bartuś, od pana Bartka? Na no to odpowiada Ozyry zamiast tej babuleń. Odwraca się tak. Różne mają zmarli sprawy. Niezwykle ważne. I patrzę Dobra, na Bar Bartek Bartek wyłaś. Wyłaś, wyłaś mi błagam cię spod tego y, płaszcza, bo e, ja już nie mogę. Nie wyłaś wyleże. słowo daję, bo zaraz twojej Czas babci opowiem, co tam robiłeś Zwienkowskiego. Czasnęły drzwi, słuchaj na zaplecze. Podparte są krzesłem, słyszysz z drugiej strony, jak szura. To ciężkie krzesło takie metalowe jak w szkole. Dobra, teraz ja się dobra. chcę powołać na jakąś taką e, <laughs> e, przysługę. E, którą e, mam, e, zaraz, gdzie to, muszę to scrollować odpowiednie miejsce. Masz raz na sesję tak. chyba, nie? Tak, mhm. raz na sesję mogę się powołać na dług wdzięczności i poprosić go o przysługę, która zostaje zrealizowana, więc ja powołując się na wspólne sprawy, których wiele mamy z Bartłomiejem, e, wyciągam go z tego zaplecza. Okej. Okay. Martek wychodzi taki, słuchajcie, prowadzony przez y, y, panią Aleksandrę Kościńską, która teraz w waszych oczach wygląda bardziej jak nauczycielka niż kiedykolwiek wcześniej widzieliście. A y, pan Bartłomień, czy Bartuś Kopyciński, no wiecie, jak taki skruszony uczeń. Wychodzi, tak dochodzi do lady. Bartuś! Mówi ta babcia. To ja, Bartuś! Bartuś, słuchaj. Słuchaj to skaranie boskie z tobą. Pamiętaj, czytanie nikomu nie jest potrzebne, a konie i krowy oporządzać trzeba codziennie. Mówi babcia. Martuś, pamiętam, babciu, pamiętam. No się odwraca do tego Ozyrysa. Ja już. I w tym momencie po prostu zaczyna jej postać znikać. I widzisz, bolało? No. Ozyrys tak patrzy na was. Różne mają zmarli sprawy. Nie mnie sądzi, czy są głupie, czy mądre. Odwraca się po prostu i ze sklepu. A ja, ja tylko chciałam o, zapytać, czy, te, czy dużo tych spraw jeszcze tam w kolejce czeka? To tak będziecie nam sąsiadów straszyć teraz. Spraw dużo. Wszyscy się. pytają. To może Czekaj. jakiś system zapisów zrobimy? Bo ja to... Na... No takie, że właśnie nie będzie trzeba zaskakiwać takiego pana Bartka i, i ten, tylko właśnie... Gotować ja się mam takiego muszę. kolegę, który robi takie różne aplikacje. I można by było zrobić taką apkę, gdzie jak ci zmarli się do pana zgłaszają z tą sprawą. To pan to wprowadza do tego systemu, że jest to jakby taka lista, tak? Kto chce się z kim skontaktować, i wtedy te osoby, które, z którymi ci zmarli, chcą się skontaktować, będą mogły sobie wybrać termin, kiedy chcą. I wtedy nie, nie ma tego szukania, pan nie musi wtedy biegać po tej wsi i szukać tych ludzi, tylko to tak się umówić na spotkanie, wtedy można. Posłuchaj, no, bo Ozyrys jest tradycjonalistą. I wcale mu nie przychodzi takie wiesz, nowatorskie rzeczy za łatwo. Ale słuchać się uważnie, a może zasną, tego nie jesteście pewni o tak ma. Jeżeli uda wam się test świetny na poziomie 4 i myślę, że musi nim Jelly y, mieć ten główny test, bo ona jakby wymyśliła ten pomysł, to uda wam się poukładać rzeczywiście jakąś, jakiś sposób. Y, te spotkania ze zmarłymi. Mhm. Ja proponuję, mhm. że użyję mojej sztuczki, ponieważ świetnie radzę sobie w moim biznesie. Otrzymuję plus dwa, kiedy używam uważnego dogrywania kontraktów między stronami. Okay. To jest jakiś kontrakt do zrobienia, ja przedstawiam mu tutaj jakby biznesowo trochę, no bo jakby też dla naszych widzów tutaj trochę nie wiem się wysłowić trochę wyjaśnień Jelly jest rozczepana jaka jest natomiast to że ona ma tyle pieniędzy ile ma wynika z tego że właśnie jak przychodzi co do czego zrobić jakiś biznes podpisać jakąś współpracę podpisać jakiś sponsoring i tak dalej no to generalnie wszystkie tamte klepki wskakują na miejsce i to się to się jakoś w tym umie, umie ogarnąć więc tutaj jej się włącza ten tryb to po prostu ogarniania biznesów. Przedstawia Ozyrysowi wszystkie plusy, jakie będzie miał z poukładania tych swoich spraw, jak będzie mógł to zrobić sprawdziej, jak więcej spraw naraz i tak dalej. Wiemy, że masz sztuczkę, ona daje ci plus dwa i plus dwa masz za uważną postawę prawdopodobnie. To już jest plus cztery, a ty musisz mieć cztery na kościach. No nie wiadomo, jak ci na kościach będzie. Uważna mam plus jeden, kurczę. A plus jeden, tak? Mm. Ok, czyli to jest plus trzy, jakby na samych plusach. Mhm. Czy y, Ola albo Waldek mają jakiś pomysł, jaką zbudować przewagę dodatkową, żeby Ola się, żeby Jelly się nie mogło posłużyć? Fabularnie bym chciał przedstawić to jeszcze, bo jak mam te dostawy, wszystkie to ja mam to spisane w kalendarzu. Co kiedy? Porozpisywane w takim tradycyjnym kalendarzu książkowym i chciałem mu to pokazać, że o tu mam to zapisane, tu mam to, i tak moglibyśmy zapisywać te. Okej, okay. to jest postawa widowiskowa, stopień trudności 2. Próbujesz mu zaszpanować trochę tym, jak to wygląda, nie? Na tej zasadzie. Mhm, uh -huh, uh -huh, okay. No, 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 no. O, to 0, a mam widowiskową 1, czy jakiś, masz pomysł na to, żeby, żeby coś podbić albo coś zrobić? Nie, nie, tu nie wykorzystam żadnej ze, ze sztuczek. Okej, okay. to teraz. Się w to to, co ja robię jako kierowca. Mhm. Że mam ten kalendarz, że mam tam wszystko rozpisane. Pamiętaj, że to jest, próbowałeś uzyskać przewagę, i zrobiłeś porażkę. E... Czyli nie tworzysz po prostu, ok? Ale w takim wypadku może się zdarzyć, że to nie ty, ale przeciwnik otrzyma darmowe wywołanie w niej. Hmm, to ja chyba to wykorzystam przeciwko Tobie w takim wypadku. Biorę sobie, zrobimy to. E to się nazywa Patrz pan na przykład. Tak się będzie nazywała. E na, na, będzie się nazywał Aspekt, i ja mam darmowe wywołanie w nim. Ponieważ e, zacząłeś pokazywać te papiery, to wszystko, i Ozyrys się wściekł trochę na to, że wiesz, jakieś nieważne rzeczy, rzeczy zapisane na papierze, na czymś ulotnym, a jego prawda, sprawy są w kamieniu i w duszach zapisane, wiesz, o co zabiega. Więc w tym momencie ja podnoszę do szóstki y, y, stopień trudności przez wywołanie dla Jelly. Okay. i ja z kolei chcę się powołać na moją umiejętność, na no sztuczkę, w sumie, że rozumiem pragnienia innych ludzi I dokładnie wiem, kiedy czegoś ktoś potrzebuje, jeżeli wydam punkt losu. Więc wydaję ten punkt losu, żeby przeanalizować tą sytuację, którą przed chwilą widziałam, wszystko, co do tej pory się dowiedziałam o, o panu Ozyrysie, żeby zrozumieć. Na czym mu najbardziej zależy w tym dosięganiu ludzi? Czy zależy mu na przykład na czasie, czy na użyciu, z zminimalizowaniu tej niedogodności docierania do tych osób? Czy może zależy mu na tym, żeby jak najszybciej te sprawy e, nieumarłych załatwić? I do tego e, aspektu chcę się odnieść, jakby podbijając wypowiedź Jelly, żeby jakby. Pokazać, że to może zaadresować dokładnie tą jego realną potrzebę. Masz wrażenie, że pragnienia Ozyrsa są znacznie większe? Ja to nazwę, będzie jednorazowe wywołanie tamtego. Nazwę to Nowy Kult w Starych Piaskach. Ozyrys chce docierać do ludzi i żeby ludzie przychodzili do niego. Ozyrys. Próbuje wokół siebie i tych, że ludzie mogą się kontaktować ze zmarłymi, zbudować coś mhm. takiego, co będzie otoczone właśnie tym nimbem boskości, żeby ludzie mhm. zaczęli dbać o niego w ten sposób. To ja w takim razie właśnie podbijam to mówiąc o tym, panie Ozyrysie. To, o czym mówi Jelly, może brzmieć jako jakaś nowa, dziwna idea. Ale efekt będzie taki, że to ludzie będą przychodzić do Pana. Bo pomijając Pana Bartka tutaj, który przed chwilą się trochę przestraszył, wierzę, że jest wiele osób, które słysząc o możliwości komunikacji ze swoimi przodkami, nie tylko będą z tego powodu szczęśliwi, ale wręcz będą chwalić i błogosławić tą okazję. Okej. Okay. No. Jelly, to wróciło do czwórki po prostu dzięki temu. Okay. Mhm. Wiesz, bo tam się i plus, plus dwa, minus dwa było. No, i musisz ty swoimi rzutami to zrobić, żeby to się udało. Tak, myślę, jeszcze mamy aspekt naszego scenariusza. Tam jest walą do nas tłumy. Tak. Teraz nie wiem, czy to mechanicznie dobrze rozumiem, że na przykład mogę to wykorzystać też w tej jakby dyskusji. Tak, jeżeli że teraz już jest tyle mi... ludzi. No. Jest po prostu taki chaos w tej wsi i w ogóle, że to tym bardziej. Jakby dłużej okay. zajmuje mu znalezienie i tak dalej, więc to... Jak najbardziej. Chcę... Najpierw i tak musisz wykonać rzut, bo dopiero wtedy będziemy wiedzieli, mm -hmm. co z tym można zrobić dalej, prawda? E, dobra, i teraz... tu. Jaka to jest postawa? No, no, nie? To, tam mieliśmy postawę... E... Uważną. Uważną, prawda? Bo uważną, bo to, jest... bo to mam, tą sztuczkę mam na uważną. Okej. Okay. Bo to muszę rzucić tą postawę, na którą miałam sztuczkę, Dokładnie nie? Dokładnie tak. No i uważna mam plus jeden, ta sztuczka mi daje plus dwa. Czyli klikam tutaj tą czwórkę, że roll for dice. Mm -hmm. Plus jeden. Plus dwa ze sztuczki, czyli jest trzy. Plus jeden z y, 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 uważnej, to mam równo cztery. I to już wystarcza, żeby, żeby, się, żeby się udało. Jeżeli byś chciała podbijać, to mogłoby się udać z sukcesem, a wtedy musiałabyś mieć o dwa więcej niż jest potrzeba. Nie, chyba jest ok, to okay. że to okay. po prostu. Ech, Ozyrys słuchał Was tego wieczoru dość długo. Stojąc cały czas w kącie, przez pewien czas nie byliście pewni, czy śpi, czy słucha Was, bo oczy miał wpatrzone w jedną ścianę. Ale kiedy w końcu się odezwał, zabrzmiał na bardzo zadowolonego. Szybko Angelika e, skontaktowała go ze swoimi programisami odapek. E, pani Kościńska szybko rozrysowała. Na mapie razem z Waltkiem, jak wy... gdzie jest cmentarz, gdzie by można było wchodzić, w wychodzić, w jaki sposób składać dary Ozyrysowi i w ten sposób stworzyliście plan. Plan, który od następnego dnia miał już zacząć działać. I to działać całkiem sprawnie. Kiedy ozyrys w końcu wyszedł, spod płaszczy wypełzł zupełnie zapomniany przez was Bartuś Kopyciński. To się nie może tak dłużej trwać. My musimy zrobić zebranie i zrobić coś z tym raz na zawsze. O czego mamy sołtyskę? Ale, panie Bartku, ale co, co jest nie tak? Babcia przyszła się z panem zobaczyć i sobie poszła, do nic się złego nie stało. Oni, oni spotężnie kichną. Oni czyhają na moje zdrowie i na wszystkich tutaj! Czy panie tego nie Bartku. widzicie? Panie Bartku, E, ja rozumiem. Ja rozumiem. Alergia. To męczy to człowieka. No ale, no, na no, Boga Bogów, Boga. Proszę wziąć jakieś tabletki. Nie wiem, może jakieś sterydy w sprayu do nosa. Jakby to naprawdę da się ogarnąć. Tak samo jak tu akurat przyznam rację, próbujemy ogarnąć tą sytuację, bo fakt faktem to zaczyna być trochę irytujące. Ale akurat. Przepraszam! Siedl Przepraszam. Przepraszam, otwarte jeszcze? Ma pani piwo, bo nam się skończyło. Halo? Widzę, że ktoś jest w środku. Jutro. Utnijmy tę scenę. Już po ósmej. Nie ma, moment. Utnijmy By tę patient. scenę. Utnijmy tę scenę i zróbmy sobie kolejną przerwę. Taką około pięciu, sześciu minut. Wrócimy do ostatniej części naszej przygody i zobaczycie, że e, łatwiej jest czasami... W jednym miejscu naprawić, ale jak się człowiek odwróci, to okazało że się, że w trzech innych się zepsuło. I to I ile jest nam trudne. tych niedogodności wykupili? Wracamy za kilka minut. No i jesteśmy na ostatniej dzisiejszej części, w czasie której trochę was rozdzielę i rozegramy scenę osobno. Chciałbym, żebyście przetestowali postawę szybką i podali mi, ile macie sukcesów. Jaki wynik? Postawa szybka. Różowe to ja, tak. Pyk, plus dwa i szybka. Plus dwa to cztery. Mm, U mnie w sumie dwa. Czemu nie, pokazał nie to pokazało plus dwa. Jak rzuciłem czterema kostkami, na trzech kostkach jest plus na jednej. Aha, dobra. ten plus z minusem się ściągają, dobra. przepraszam. Czyli 4, 2 i 2, tak? Tak, tak, ja mam cztery. Posłuchajcie, wasz pomysł na aplikację dla Ozyrysa zadziałał świetnie. I Ozyrys, który czuł się najlepiej w pobliżu cmentarza, postanowił, że tam właśnie założy swoją działalność. I ludzie. Ozyrysland. Tak, Ozyrysland. Ludzie, którzy pierwotnie byli e, trochę straszeni przez Kopycińskiego, prawda, jakie to jest okrutne, wkrótce zaczęli dostrzegać, w jaki sposób to może być przydatne. Można ojca spytać, gdzie złoto po Niemcach schował. Można dowiedzieć się od wuja, w jaki sposób biznesu się dorobił. A może czasami odezwać się do matki, za którą się strasznie tęskni, pożalić się na ciężką dolę i to, że tak nie idzie łatwo. To albo babcie o ten wspaniały przepis na sernik spytać. Prosta, oczywiście. Do tego wszystkiego włączyła się Izyda, która Ozyrysowi jakoś straszliwie pomaga. Tylko, że Izyda i tak od pewnego czasu po wsi krąży i pomaga ludziom, głównie kobietom, które w ciąży są, albo dzieciom, które mają dzieci chore. Pojawia się tu i ówdzie i za wszelką cenę pomaga. Czasami pomoże jakąś radą, jakimś lekiem, a czasami po prostu, kiedy kobieta złożona jest chorobą, zrobi porządki w domu. O no, tak wszyscy o niej mówią bardzo dobrze. Kiedy połączyli swoje siły z Ozyrysem, zaczęło dziać się coś dziwnego. I do Waszych uszu zaczęły docierać pierwsze informacje o tym, że jakieś dziwne spotkania odbywają się na cmentarzu. Nie było czasu jednak tego badać w ogóle, bo inna e, zgoła sensacja została przyniesiona przez turystów, przestraszonych, ale później rozbawionych sytuacją, mianowicie w waszej rzece zaroiło się od krokodyli. Widać było podobno sepka, który wyprowadza swoje pieszczochy i pasie ich w wodzie. Co więcej, ludzi udawało się na drzeczkę w starych piaskach, żeby zobaczyć krokodyle. U was jednak działy się zgoła inne rzeczy. Jelly wracała tego dnia z obchodu po miejscowych dostawcach towaru, którzy od dawna dla ciebie towaru już nie mają. Turyści wykupują wszystko, słuchaj, wszystko, co mogłabyś sprzedać, co mogłabyś puścić gdzieś dalej, jest wykupywane na pniu. Kupuje się byle pierdołkę, każde wyroby takie wiejskie, zwykłe, jedzenie, miody, wianki, wszystko, wszystko. To jest kolejny dzień, kiedy nie dało ci się nic załatwić. W dodatku, kiedy dochodzisz do swojego domu i zamykasz bramkę, widzisz, że na przed twoim tylnym tarasie, na fotelu wypoczynkowym siedzi mężczyzna w czarnym garniturze grubawy i łysiejący, a koło niego stoi kobieta również w męskim garniturze, pod krawatem, w ciemnych okularach. Kiedy zauważają, że nadchodzisz, mężczyzna wstaje a kobieta poprawia trochę garnitur. Wygląda niezwykle oficjalnie. Pani Kocurowa? Zwraca się nazwiskiem do ciebie, którego nienawidzisz. Kocurow na prędzej? Tak, to ja słucham. Bardzo mi miło. To jest starszy inspektor Kręci Tusiewicz, a ja jestem inspektor podejrzalska z ABW. Czy możemy chwilę pani zająć, aby porozmawiać? Hmm. Tak, oczywiście. Wolałabym, gdybyście się po prostu wcześniej zapowiedzieli, ale zapraszam. Dziękujemy. Możemy zostać na zewnątrz. pokazuje e, gdzieś tutaj na taras. Mężczyzna odzywa się po raz pierwszy. Gdyby coś do picia wody, jakąś z cytryną, chętnie byłbym bardzo wdzięczny. Dlatego zapraszam do środka, do kuchni. Zawsze Okej. się przyjemnie w kuchni rozmawia. Siedzicie w kuchni i rozmawiacie. Kręci Tusiewicz rozgląda się. O Twoim domu, widzisz, że wyraźnie jest zadowolony z tego, co widzisz. Podoba mu się to. A podejrzalska, otwarty ma notatnik i tak sprawdza. Pani równo, jak to się stało, że sprowadziła się Pani do tej wsi na chwilę przed całą tą aferą z bogami i z piramidą? A to jest wszystko w zupełnym. Yy... Z przypadkiem. W sensie to dlaczego się to sprawdziłam i kiedy się sprowadziłam, to wszystko jest w internecie, może pani sprawdzić. Ja mam pani, bardzo długi wie pani, ale, panie, ale ja nie bardzo YouTube. Ja nie bardzo wierzę w przypadki, musi pani rozumieć. Ja bardziej wierzę w niezwykle sprytne przekręty. Aha. Kiedy pani odkryła to, to gdzie? Kiedy pani odkryła, że na tą całą piramidę można naciągać naiwnych ludzi, i razem ze swoimi wspólnikami stworzyła ten cały cyrk. Przepraszam bardzo. Przychodzi pani do mojego domu i zaczyna od. Ubliżania mi i rzucania takimi paskudnymi oskarżeniami. Wie pani, Czy pani się dobrze czuje? Widziałam te filmy reklamowe, kiedy się tą zabawę. Włącza słuchaj filmik z twoimi, wiesz, nagraniami z pierwszego spotkania w tej piramidzie. To pani mhm. była pierwszą, która opuszczała świat informacje, że w starych piaskach jest piramida i że ci potencjalni pseudobogowie się tu pojawili i rozpoznaje to pani? Oczywiście, to pani na tak, grania? Byłam? To są moje nagrania. Rozumiem. Przyjechali do nas nowi sąsiedzi. Są ciekawi, są interesujący. i Jak wszystko, co jest ciekawe i interesujące, ląduje to na moich social mediach. Jak zresztą, proszę, można prześledzić wszystko, co jest na moich wszystkich kanałach. Na YouTubie, na TikToku, na Instagramie. My to Cała wszystko... moja historia przejścia z, z wielkiego miasta na wieś jest tam również udokumentowana i domyślam się, że pani zna się na swojej robocie i swojej. Te techniki prze przeanalizowała. My to wszystko sprawdzamy, pani Kocelowska, mm -hmm. tylko zastanawiamy się, jak to się stało, że akurat kiedy pani się przeprowadziło, nagle w środku e, powiatu spokojnego i takiego bogobojnego pojawiła się piramida egipska. I co pani o tym wie? Co pani mogłaby nam opowiedzieć? Wie pani, za współudział w przekręcie na tym. Poziomie można odsiedzieć sporo lat, ale my jesteśmy chętni na, do pójścia na współpracę. Ale w czym pani chce współpracować? Żeby pani... W tym, że pojawiła się w naszej cudownej wsi, pełnej czystego powietrza, pięknej natury, cudownych ludzi. Pojawiła się piramida, która jest symbolem dobrej energii. Odpala się w tym momencie cały ten szuryzm, całe te wiecie, nie? kryształy, energia z kosmosu, te sprawy, nie? Leci wykład o tym, jak to tutaj się te dobre, wszystkie żyły wodne i energię w kształcie piramidy kumulują i w ogóle, nie? Jakby leci odpał natchnionej ekoinfluencerki. Okay. Idziesz w tym taki, taki ostry sposób, już wiesz, już prawie że odlatujesz, kiedy odzywa się ten mężczyzna i ten jego głos był taki przyjemny, taki lekko barytonowy, nagle zrobił się taki surowszy. A ja myślę, że tu chodzi o pieniądze i to grube. Droga pani, pani sklep został wyprzedany do zera. Pani Kościńska Trzykrotnie powiększyła zamówienia i wyprzedaje wszystko do zera. Ludzie sprzedają fragmenty piramidy, z rzeźby, e, potencjalnie jakieś fragmenty ubiorów tych stworów, a nawet jakiś przebieraniec na cmentarzu próbuje założyć kult. Pani równo? my tutaj nie przyszliśmy po to, żeby panią dręczyć, jedynie żeby pokazać pani szansę, jak wyjść z tego obłędu. My będziemy mieć panią na oku, a pani niech pomyśli. Czy nie lepiej wyjawić nam cały ten szwindel i wytłumaczyć, jak to zrobiliście, zanim my się tego dowiemy? Dziękuję bardzo za Wodę Drogi z panie, yy, jak mu było? Yy. Kręci Tusiewicz. Kręci Tusiewicz. Drogi panie Kręci Tusiewiczu, ja byłam na takim świetnym kursie yy, reklamy. I e, promowania swoich produktów, ja mogę Panu ten kurs polecić. E, powiem więcej. Nawet ostatnio w branżowej, w cudzysłowie prasie, bo wiadomo, to jest wszystko teraz online, e, na branżowych portalach e, byłam wymieniona jako jedna ze sprawniejszych marketerek. Więc e, jak Pan chce, mogę polecić świetnych coachów od marketingu, może Pańską agencję też da się jednak dobrze popromować. Uśmiecha się kpiąco, nie ma za uśmiecha się kpiąco, wyciągając swoją wizytówkę. Jeśli chciałaby pani porozmawiać, tu jest mój telefon. Zbierają się oboje i wychodzą. Jak wychodzą, to widzisz, że podejrzalska jeszcze wyciąga telefon cyfrowy i robi kilka zdjęć elewacji twojego domu, tego odnowionego, który tu zrobiłaś na miejscu. Mm -hmm. Tymczasem Kogo widzisz? Waldka. Waldek, znowu nie możesz przejechać przez most. Dzisiaj kolejka to już w ogóle przesadziła, bo aż do krzyżówki, do sąsiedniej wsi prowadzi. I stoisz w niej już godzinę, to się w ogóle nie rusza. Stoicie w miejscu. Zauważyłeś, że ludzie już przestali nawet trąbić, tylko yy, stoją tacy zrezygnowani w tej kolejce. Wiedzisz, towar. Tam są serki homogenizowane dla pani Kościńskiej, w tym temperaturze to nie wiadomo jak to się skończy. Nie masz chłodni. Już sobie myślę co to tam się zaraz odwali. I kiedy tak siedzisz i właściwie czekasz, albo ci się trochę ruszyli, sprzeciwka jedzie samochód poboczem. Z tylnego okna wystaje jakiś mężczyzna. Robotnik Z tego, co widzisz, bo w takiej kamizelce odblaskowej i krzyczy: Zawracajcie! Nie przejedziecie! Droga zablokowana! Zawracajcie! Droga zablokowana! I odjeżdża. A zanim kolejne samochody tym poboczem takim sznureczkiem właściwie wracają w kierunku wsi, z przyjechałeś. Część samochodu przed tobą no ja zaczyna. Nie czekam. Część bo samochodu ja zaczyna zawracać. Malewrować. I gdzie ty pojedziesz, powiedzmy. No, spróbuję jakoś naokoło może wycofać się i rzeczywiście, jak jest nieprzejezdno. 45, tak tak. 45 minut jest, żeby objechać dookoła, i z drugiej strony przez most wjechać do piasków. Jedziesz trudno, i, i, i widzisz, że kolejka jest podobna. Trochę krótsza może, bo część ludzi od, odjeżdża. Z tego co widzisz, to głównie stoją ci, którzy mieszkają w starych piaskach. Podchodzi do ciebie jeden z sąsiadów. Zdasz go, pan Eugeniusz. Panie co to się dzieje normalnie. Do domu człowiek nie może wrócić. Do czego to doszło, no nie? Towar wiozę, zaraz mi się tu serki popsują. Pani Jola będzie wściekła, a i klienci też. Panie Walku, to jedź pan przodem, to wszyscy zrozumieją. Tylko daj pan tą tabliczkę zaopatrzenie, tak żeby wszyscy widzieli. Przecież pana samo tu każdy zna tu sami swoi zostali. No, 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 dobry pomysł to. Rzeczywiście. O, wyciągam rzeczywiście tą tabliczkę zaopatrzenie gdzieś tam, walającą się po podłodze w pick-upie. I robiąc trochę tak, ale nie, nie tak natarczywie, tylko tak. Delikatnie, że, że tak powiem, próbuję tak po gdzieś tam poboczem wymieniać. Tak, po turecku. Też. Jedziesz słuchaj tym poboczem, mijasz tam, machasz do ludzi. Czujesz się trochę tak nie fair, ale widzisz, że oni raczej reagują dobrze na ciebie. Natomiast kiedy zbliżasz się do czoła tego wszystkiego. Widzisz, że droga zablokowana jest przez kozły, takie drewniane, zrobione po prostu kozły, przy których stoi kilku włóczników z tymi szakalowymi głowami. A przy stoliku obok drogi siedzi nikt inny jak Tot, z tym swoim długim nosem Ibisa, z rozłożoną jakąś e, rozwiniętym skrolem i w którym coś zapisuje. Stoi przed nią e, pani Maria. Pani Maria prowadzi kwiaciarnię i tłumaczy, ale ja tutaj codziennie jeżdżę. Rozumiem. Będzie zniżka za codzienne jazdy. Ale jak zniszka? Ja tu mieszkam. A po co pani wyjeżdża? Ja handluję kwiatami. Rozumiem. To będzie podatek od kwiatów. Jaki podatek od kwiatów? Ja już płacę podatek. Komu płacisz? Stoisz właściwie kawałek dalej, bo wsiadłeś z tego samochodu, żeby zobaczyć, co się dzieje. Ona się tłumaczy prawda? temu Totowi. To jest oburzające. Proszę się nie przejmować. Ma pani specjalne ceny dla mieszkańców. Ludzie spoza miasteczka płacą znacznie więcej. Nie rozumiem tego. Dlaczego mam płacić, żeby wracać do domu? Ja z samochodu, trzaskam drzwiami tak głośno. No, dzień dobry, panie to Jakże miło pana widzieć. A, Muszę szybko an... dojechać do, do wsi, do sklepu. Towar wiozę, zaraz mi się tu zepsuje. Co to się stało tak Nie ten można ten... pozwolić, żeby towar się zepsuł. My to będzie do zapłacenia 25 zł. Możemy to dać od ręku, żeby szybko mu pan jechać. Ale jak? Kto będzie płacił, to my to. No pan, za przejazd rzeki. A dlaczego? Gdyż zostało ustanowione. Ale coś się zmieniło? Ktoś kupił rzekę? Y Nie, ale wstęp do Starych Piasków został obłożony opłatą. Przejazd drogą na, jaki podstawie? na podstawie decyzji Chorusa pierwszego A, tak. Yy, czyli prezydenta? Raczej Boga? A nie, 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 to nie. To, to tutaj nas nie dotyczy. Yy, nas to nie dotyczy, bo tutaj przecież ta, ta ziemia jest już jest prawnie nasza. To... Państwo są gośćmi, owszem, także tutaj A. zapraszamy. Możecie nawet te krokodyle, ale nas nie dotyczy. To to jest na papierach wszystko zapisane. Tu z 50 pieczątek jest postawionych pewnie. Tam. Nie wiedziałem o tym. Zaiste, no, jeżeli to nie, tak to... stoi sprawa, proszę mi wybaczyć. A ty musisz mówić. Formularze drogi... musicie wypełnić, podania. Wtedy można się umówić o dzierżawę tego miejsca, i wtedy można pobierać opłaty. Tak to działa zazwyczaj. W ogóle można jeszcze takie bramki postawić, które tutaj automatycznie będą opłaty ściągać. No jest dużo możliwości, ale no to jeszcze długa droga przed wami. No to trzeba formalności skończyć. Cieszę, że mi pan to wyjaśnił. Pozwoli pan więc, że zadam kilka pytań uściślających. Posłuchaj, to jest całkiem łebskim facetem. Ty wybrałeś postawę podstępną. Zgadza się czy nie? No nie, no bo ja mów, mówię o takich warunkach prawdziwych. Prawdę no, ja mówię, bo trzeba no jak kupić. wygląda biurokracja, trzeba kupić, nie? Ja, ale tak, no ja że, to, nie zmyślę, że, no. że to jest twoja ziemia, tak? Ta droga trzeba. tutaj to nie, do wszystkiego. Nie mówię, że moja ziemia. No, no, nie, nie 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 mimo, mimo, że tak słyszałem, ta, ale Bardzo nie, wyraźnie nie, nie, nie słuchałem, nie, nie. co mówię. Powiedziałem, że nasza państwowa ziemia, nie że moja. E, nasza państwowa e, Żeby oni zrobili to, żeby była to ich ziemia, no to muszą to wykupić albo wydzierżawy do czemu tłumaczyć te wszystkie zawiłości, że, że trzeba podania bo wypisywać? Żeby... Ale do kogo te pytania? Zawiłości... Słuchaj, jak za, jak, no, no, zawiłości, no, no, jak z zawiłości zobaczyłeś, że zawiłości to są. Kurde, to jest konik, kto tam? <laughs> okay. Na każdą twoją, że musi pan do, do urzędu dostać sześć pytań. Po 20 minutach zdajesz sobie sprawę, że kurde, chyba się trochę zakopałeś w tym momencie. Ale dobrze, słuchaj. Ja rozumiem, że to miała być pomysłowa postawa, czy uważna, jaka to była? Dokładnie postawa? Dokładnie tak. Okay. Pomysłowa. Słuchaj, ale tutaj dowalamy totowi. Tot ma. O, już mam tu aspekt. Już mu dodamy. Aspekt tota pod tytułem. Wiedzieć i rozumieć wszystko. Okej. Okay. To jest aspekt TOTA. Ja go odpalam za jeden punkcik, słuchaj, e, za jeden punkcik fate pointa, a on w dodatku ma postawę uważną, to jest ta najważniejsza, na poziomie 5. Stopień trudności, żeby przegadać, przegadać TOTA wynosi 7. To jest najbardziej łebski z bogów, słuchaj. Proszę cię bardzo. Próbuj. To dlatego nas rozdzielił. Ojej, to nawet jakiekolwiek szpaniaństwo tutaj ludzkie, to będzie ciężko. No, dobra, najpierw rzucę kości nie. Tak. Bo to wiesz, to jest całkiem niezły rzut dobry. Na to plus jeden. Co no? Znam zawiłości trochę, mhm. bo jednak obracałem się w towarzystwie yy, yy, prezesa spółki państwowej, więc to, co słyszałem, <laughs> więc wiem, jak biurokracja funkcjonuje. Okej, okay, pasuje, pasuje. Podoba mi się. You know all the right words. Okej. Okay. Dokładnie. Czyli tak, poczekaj, prześledźmy to, tak, żeby też może Gaczem, znaczy inni mogli zobaczyć. Wziąłeś sobie, jedynkę masz na teście, wziąłeś sobie y, pomysłową, czyli plus dwa, to już jest trzy. Chcesz odpalić były ochroniarz i kierowca prezesa, czyli znasz tam różne słowa, to będzie już pięć. Ale to musi zapłacić oczywiście punkt fejta to. To jest pięć, to już jest tak, dużo. To będzie, pięć i to będzie ale będzie i tak za mało. Tak, chyba dwóch. Hmm. No. Chyba nie dam rady jakoś naciągnąć, że stoję przy pojeździe. Że co? Pomysłowe stworzenie, pomysłowe stworzenie przewagi <gryw> przy wykorzystaniu pojazdu. To chyba nie przejdzie tutaj. Ehm, nie tworzysz przewagi, tylko próbujesz. Yy, bo to znaczy, to możemy ominąć. To akurat nie jest problem. Jesteś mhm. przy pojeździe i rozmawiasz. Słuchaj, ja ci to kupuję, biorę ci to. Plus dwa za pomysłowe, bo to jest. I przy pojeździe, chodzi o pojazdy. Przejeżdżasz też załatwić. Nie ma problemu. Podoba mi się słuchaj, to no twoje pojazd. sposób myślenia. Ok i siedem. Godzinę później pani Maria przejechała za darmo, ty przejechałeś już za darmo, a następni kierowcy, którzy legitymują się zameldowaniem w Starych Piaskach, również mogą przejeżdżać za darmo. Dopiero jak pani trafiło radny. na ciężarówkę Kamaza, który wiózł węgiel do wsi, to mu dowalił rachunek. Mm. <laughs> bardzo piękne bardzo to było pomyślane, powiem ci. Podobało mi się. A że się udał test, oj, coś kliknąłem niepotrzebnie. A że się udał test, no to bardzo dobrze. Todd niestety został na dłużej na przejeździe, blokując właściwie ruch przez Stare Piaski. Wkrótce też wycieczki do Starych Piasków stały się droższe, ponieważ kierowcy autobusów musieli dodatkowo zapłacić za metę. Wiadomo, że ta opłata idzie na użytkowników, nie? na turystów. Tak jest. W sklepie pani Kościńskiej tłum nie znika. Znaczy się znika. W okolicach obiadowych, jak już kupią wszystko ludzie i gdzieś się e, znikają, żeby w cieniu troszeczkę po, pospać, to jest czas, żeby pozamiatać i posprzątać. Od dłuższego czasu w sklepie jest już e, listonosz, pan Bartłomiej Kopyciński, który stoi z taką zmarnowaną miną. W końcu odzywa się. Panie Olu, no rady mi trzeba, bo już nie wiem, co mam zrobić. Po... Wszędzie te koty. Nie mogę tego znieść. No ale bo li... był pan w poradni. No byłem, ale mówią, że na alergię to nic nie pomoże. Mam się trzymać z dala od alergenów. Jak mam się trzymać, jak codziennie, jak wracam do domu, mam 20 nowych kotów. Mam je wciskać ludziom, jak noszę listy. Tak powiedziała ta wariatka z piramidy. Ktoś jak jej, ktoś podobno, ktoś jej to... podobno powiedział, że ja lubię koty i że. No. Ktoś mógł tak powiedzieć, ale co jak nic nie pomoże na alergię? No chryste, pół świata bierze odpowiednie leki, ewentualnie się odczula i wszystko jest w porządku, a panu nic nie pomoże? Co to dokonywałów pan poszedł? No, do magisterki poszedłem do apteki zapytać. Ale ja sobie z tym poradzę, to, to nie jest problem. Tu mam problem, pani, pani Kościńska, z tym co zrobić. I pokazuje ci, że jest do sołtysa starych piasków list ze sądu. Wezwanie. Byłem, byłem pod domem u pani Bestr Bestroskowiczowej. Powiedziała, że nic ją to nie obchodzi, nawet drzwi mi nie otworzyła i że listu nie weźmie. A to list, który trzeba dostarczyć albo ja muszę zwrócić z informacją do sądu, że nie został podjęty. A to się źle zawsze kończy, jak list nie zostaje Dla... podjęty. Dla kogo się źle kończy? No, dla tego, co wezwania nie podjął. Bo gorzej później w sprawie stoi. A to list ze sprawą jakąś. Ja to widzę bardzo dobrze. I co teraz zrobić, pani Kościńska? Jak Sołtyska, to Chora jest? Domu nie otwiera, od kiedyś to wszystko zaczęło i wychodzić nie będzie, mówi. Ja z nią porozmawiam. Ale pan się niech nie martwi za Sołtyskę. To mądra kobieta. Jak podjęła taką decyzję, to to uszanować trzeba, ale rozumiem, że pan w dobrej woli, więc ja z nią porozmawiam. Pani Gienia to rozsądna kobieta, oh. więc ale... dobytam o powody, ale tu bym jej zaufała. A to może by pani ten list ode mnie podjęła? A co, ja listonosz? Jak pani sołtyska nie chce przyjąć, no to do sądu z powrotem musi przy... pójść informacja, że nie no chce przyjąć. Ona to bied... już bez przesady. Ona biedna w domu, a my jej jeszcze kłopotów dołożymy. Przecież jej jaką karę wlepią za to, że na urzędzie, będąc listu nie podjęła. by pani tam maziaja jakiegoś, to nikt nie rozpozna. A i tak pani będzie a z panią Eugenią rozmawiać. z takimi rozmawiać. tutaj. Przecież to... Przecież to dopiero by było łamanie prawa. Poza no. tym, jak list nie dotrze, to w drugą stronę z kolei może być. Jak podejmie list, a tam jakieś nieprzyjemne rzeczy są, to też nieprzyjemne konsekwencje a dostała pani kiedyś z sądu przyjemne? A... No nieważne, mniejsza o to. To nie do nas ta decyzja należy. Co, my oboje mądrzejsi niż sołtyska? To, możemy co, my, razem? Jej co, to możemy co, my jej rodzice? Co, my jej żeby za nią decydujemy? To możemy razem do niej pójdziemy i ona by ten list wzięła. Pójdę do niej, porozmawiam. Powiem o tej sprawie. Listo. Będzie czekał dwa tygodnie, później kolejna wizo. No to już e, mija. Dopiero... To już mija. Ja go zwrócić pojutrze muszę. Dobrze, dobrze. To ja pójdę do niej, porozmawiam. Ale na spokojniej będzie, jak pójdę tam sama. Ja będę zobowiązany, pani Kościńska. Odwdzięczę e, za... się. E, zaraz zaraz mi tu przyjdzie Grażynka, ona weźmie popołudniową zmianę. Bo wie pan już tu taki ruch, że ja sama bym nie dała rady. Więc Grażynka przejmie kasę, a ja skoczę do Gieni. Porozmawiamy. Czy ja też mam z panią iść? Nie trzeba, nie trzeba, nie trzeba. A ja jakby sobie. się złamała, jak ją pani tak do muru przyciśnie i wtedy bym jej ten list wręczył? Panie Barsku? Aha. Jakie pan ma o mnie zdanie? Naprawdę? Ja, ja, ja bym coś takiego, naszej kochanej gini. No, no nie, tylko niech no pani. Nie. To bogu ducha winna kobieta. Tylko niech pani załatwi co może, dobra? Załatwię. No to ja pójdę już. Z bagiem. Grażynka Z jak, Grażynka jak przyjedzie to już pewnie i Waldek dowiedzie towar i, i Jelly się pojawi jakby w... Temacie, żeby się pożalić, że ją ABW nachodzi, czy coś, to jesteście razem. We wsi się trochę podziało. Naukowcy w końcu przyjechali i namioty rozbijają. Eee, dobrze Ci takowski oh, 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 oh. nie jest zadowolony, ale przynajmniej ci mają mu pilnować pewno pól, żeby turyści nie zdeptywali. Więc chociaż tyle z tego wyszło. Ci, co protestowali, też pojechali, bo okazało się, że im się. Wakacje skończyły i na studia muszą wrócić. Przynajmniej nie wakacje, tylko jakaś przerwa wiosenna. No, a turyści jak byli, tak byli. Co byście chcieli zrobić? Czy macie jakieś w ogóle pomysły? No, ja mam taki pomysł, żeby iść do, do naszej słyski kochanej. Spróbować ją przekonać do tego, żeby jednak zmieniła imię na. Chorus. To nawet nie zmieniło, bo ona ma jako drugie imię przyjąć po prostu. Ma przyjąć no, czyta, jako drugie. Przy, 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 przyjąć jako drugie imię, żeby papiery poszły, żeby była w ogóle jakaś tam formalność czy coś. No i my wtedy będziemy mieć to odebrania przysługę u Chorusa, co nie? Więc może byśmy za tą przysługę poprosili, żeby turyści nie przyjeżdżali, albo żeby się ładnie zachowywali, jak przyjeżdżają. Jakby żeby może spróbować w i owca cała. Nie wiem, czy to jest realne, ale taki mam pomysł. Jak uważacie? Można też yy, więcej mieszkańców yy, aktywizować Na bank mamy tam jakichś młodych chłopców yy, zainteresowanych piłką nożną, z których, których można sklecić jakąś służbę porządkową w Starych Piaskach, którzy będą trochę tych yy, yy, turystów yy, no, nie chciałabym powiedzieć dyscyplinować, ale do, takie służby porządkowe, nie? Że tu ale może być możemy pole namiotowe, opłaty, tu coś tam. jak opłata, tak, jak krupówka tak. no Coś takiego, zrobimy nie jest żebyśmy... zakopane. ale problemem nie jest brak pieniędzy, problemem jest to, że jest jakby nie. Safe zdrowy i jest za dużo. Ale, za porowe, A, no, ale właśnie wprowadzenie No tam... To zakopane to nie podziałało. Ale wprowadzenie jakichś ustaleń w stylu właśnie, że tu, tutaj masz ten, opłaty za noclegi, to tamto, tu są, nie wiem, wyznaczone parcele na ewentualny, nie wiem, namiot, a tutaj, nie wiem, u tego są noclegi i tak dalej, i tak dalej, żeby to bardziej usystematyzować, to trzeba by było zrobić, nie wiem, jakieś zebranie mieszkańców wsi, tylko do tego faktycznie nam jest potrzebna sołtyska, żeby może te rzeczy... No a może by zagrać na dwa fronty i jednocześnie zachęcić ABW, żeby promowali w publicznej telewizji. Znaczy nie ABW, tak wprost zachęcić, no bo oni uważają, że to scam ogólnie i wielki, tak. jeden, wielki przekręt. Więc może by ich trochę może jednak sprowokować, że skoro tak uważają, to niech rozgłoszą tą informację. Oczywiście my się z tym nie zgadzamy. Ale jeżeli ich takie jest przekonanie, to no zadziała to trochę na naszą korzyść, bo powinno zmniejszyć ilość jakby turystów. Tylko, że my ABW, tutaj, No, jeżeli sprowokujemy ich do działania, to oni nie będą działać pod tytułem, że wypuszczą temat dla uwagi, tylko spuszczą nas po prostu ogary biurokracji i wszelkich kar, i plak już nie egipskich, ale no, przepisowych. Więc to raczej by trzeba było dać cynk jakimś dziennikarzom, nie? żeby puścili jakieś teorie spiskowe, że to no, jakieś czy to na pewno jest prawdziwe, że tu coś tam, sprytny pomysł mieszkańców wsi, żeby trochę się nachapać pieniędzy, coś tam, coś tam wiecie, nie? pójdzie trochę takich filmików, to się trochę. Ludzie zniechęcą, albo im się przeje ten temat. Generalnie w sumie to im się może szybko przejeść ten temat, jak każdy inny taki... Może pozbyć się mm. tej piramidy, może im ten nakaz eksmisji tutaj jakoś załatwić. No nie, że są dyska, to bo. po co nam ta piramida? Fajni ci goście, ciekawi ale do czasu, no jak już... Towar mi się psuje na pacę, bo nie mogę przejechać, bo muszę godzinę tłumaczyć jakiemuś pilnującemu drogi, no nie powiem trollowi, totowi, który my to chce brać od nas, no to to trochę mi się nie podoba. Krokodyle w rzece na wędkę, z wędką chciałem iść, to zamiast ryby krokodyla złapałem, no nie podoba mi się już to. No trochę tak jest. Po cmentarzu się rozumiej... umarli kręcą. A to coś tam po cmentarzu kręcą, mają ustawione. Ten. Tinder zombie Jeden, i jest jedno, to pod kontrolą. ale no i tak, no, no nie wam się za tymi dawnymi czasami. A w no ogóle zauważyliście, że wieś zaczęła pachnieć jak kocie siu siuśki w ogóle. Tak. To wszędzie czają, srają wszędzie. No, jak tak można. Może Wiecie by im tak. W jachu się nie mogą pobawić spokojnie. A może by tak zrobić research i znaleźć inną wieś, która spełnia te same wymagania, co nasza, czyli ma rzekę. Też jest tam jakiś no, mały kościółek, że tam łatwo proboszcza wysiudać z roli najmądrzejszego we wsi, i tak dalej, i tak dalej, żeby. Tam się przynieśli, że o, znaleźliśmy wam lepsze miejsce. to, to nie ma problem. Piaseczno. 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 <laughs> Pozdrawiamy Piaseczno. Pozdrawiamy piaseczno. Ewentualnie za może... nie na Toruń można ich ponasłać, nie? A no, nie, no, tam akurat wiara mocno stoi. No ale tam będą mieli przynajmniej challenge, a nie, że tak na łatwiznę. No ale jak chcemy no. uderzyć w te same argumenty? No tak, tak, tak. Nie no, można by było poszukać czy jest jakaś. Znaczy to nie będzie też idealne rozwiązanie, bo komuś zrobimy problem, a to tak nieładnie to zrobić komuś problem, ale w sumie to... Lepiej jak ktoś ma problem, a nie my. A jest Piaseczna bliżej do Warszawy, a w Warszawie wielu potencjalnych wiernych, również odchodzących od Kościoła. Może sprzedamy to jako... Hmm. Żeby na przykład zostawili sobie tu taką mini piramidę, jako miejsce wycieczkowe do nas, ale tą główną przenieśli jakby bliżej stolicy. I odnieść się tam, że Teby, Memphis, Kair i tak dalej to duże metropolie były. Jakby, a, a my tutaj mamy za... Um... Za krótkie nogi na te wysokie boskie progi. No a ja bym był jeszcze za tym, żeby to jednak połączyć z jakimiś tymi papierami. Bo widzicie, skoro oni się wynieśli po tylu latach z Egiptu, po jakimś tam jednym nakazie eksmisji, to jakbyśmy tu im jeszcze tą historię odpowiednie przedstawili. Tylko to musiały być przynajmniej cztery pieczątki. I tutaj jakieś pismo załatwić z pieczątkowo. Ale robię. Musiały być sumie, przynajmniej nie? cztery pieczątki. No to jedną nam da pani sołtys. Jedna. Jakby drugą się uprzeć, proboszcz. to jeszcze probosz za drugą, ale te dwie Dobrze. następne. No, ja mam działalność gospodarczą, więc ja mam jakąś tam pieczątkę No i na poczcie też jest pieczątka. I na poczcie są pieczątki. Dużo możemy zrobić. Trochę planów macie, ale teraz... Zróbmy coś, bo gdzieś trzeba było zacząć te wszystkie plany rozkminiać. Idźmy do pani sołtys, bo to trzeba zobaczyć, co tam z nią w ogóle. Nie, nie. Ale właśnie co próbujemy wyciągnąć do pani sołtys, co? Czy przyjmie tego, to, to imię? Czy Najpierw nie? to się w ogóle do niej władujmy. Zobaczmy, jak ona się czuje, co się dzieje, przecież dawno nikt jej nie widział. Więc y, trzeba się w ogóle nią zainteresować jako człowiekiem, a dopiero potem... Co można zrobić? No, tak no to... mi proponowała. Eee, Dodaję dwa aspekty sceny. Jeden nazywa się zamknięte na głucho, a drugi władza upadła na twarz. Bo tak to wygląda sytuacja. Dookoła domu pani Gieni pochodziliście, popukaliście, pozamykane, nawet okiennice są słuchajcie zamknięte. Nie widać nikogo, nie słychać nikogo. Choć Waldek twierdzi, że wyraźnie słyszał, że ktoś tam w środku chodzi. Gdzie ja mam panią. Tak, pani Eugenia Bestroskowiczowa. Co chcecie zrobić? Opiszcie mi tą sytuację. Ja Myślę, to bym podeszło no. do okien. Podwóra. Jakieś tylne wyjście. Słuchajcie, musicie przekonać ją, żeby otworzyła albo... Tak, wymyślcie mi jakąś postawę, co chcecie zrobić, czy nie? Pukacie, żeby wam otworzyła. Chcecie przekonać, żeby otworzyła, tak? Tak. Okej, okay. słuchajcie, ja mam... Ja trzy... się dobijam mocno do... Ja mam, tr... ja mam, tr... ja mam trzy... To jest pilnie pani potrzebna. To jest siłowe rozwiązanie, tak? Ja mam y, w tym momencie y, trzy fate pointy. Normalnie do pani sołtys, żeby wejść, to nie ma żadnego kłopotu, bo... Y, to jest osoba urzędowa, a potem ona jest bardzo kontaktowa i taka fajna. Choć oczywiście najlepiej z nią jest, jak, jak wszystko idzie dobrze. Ja przy niej muszę chyba postawić jakiś nowy aspekt, który na niej zbudujemy. Bo jej się stało tak, jak się stało, że się zamknęła w tym domu. Już chwileczkę to robię. Dodamy aspekty. A może by tak po księdza zaskoczyć? Hmm. Aspekt, który jest problemem. Straciłam już do tego serce. Posłuchajcie, standardowo, jak mówię, stopień trudności jest 0, żeby wejść. Ale ja uruchamiam, straciłem już do tego serce, uruchamiam zamknięte na głucho oraz władza opadła na twarz. To są trzy fate pointy, które wydałem w tym momencie. I stopień trudności wynosi 6 żeby dostać się do środka. Pierdolę nie robię, pluskiem teraz zauważym, <grymny> To ja wydaję punkt losu i znowu jakby rozumiem, na czym jej zależy. I chyba zależy jej na świętym spokoju, więc jak gdzieś tam przez te drzwi, w momencie, gdy gdzieś tam Waldek trochę dobija... Poczekaj chwileczkę. Bo święty spokój to na pewno jest jakieś wyjście. Ale tak naprawdę to masz wrażenie, że pani Eugenia lubi, jak się ją widzi, taką jak była kiedyś. Skuteczna, wiesz, taka Dobrze. pewna i załatwia sprawy. Ona chciałaby, żeby ktoś jej pomógł, żeby udało się załatwić tę sprawę, żeby wyglądało, że ona dalej ma tą ikrę i dalej jest słotyską, taką prawdziwą. To jest to, co ona by chciała. Okej, okay, to ja się do tego no, odwołuję. Może krzyżmy, że potrzebujemy jej podpis, jej pieczątkę, to. Bo tak, jak tylko. Ale pomocy, sam podpis to... czy pieczątko to jest, załatwiliśmy, no. tylko się podpisz. To nie, to trzeba sprzedać inaczej. Ale to no. niech Marcelina tutaj. Tak, kończy. E, właśnie na podstawie tego, co, co gdzieś tam Ola wywnioskowała, e, no ona tam jakby mówi przez drzwi, mając nadzieję, że Sołtyska słyszy, że bez pani. Nie rozwiążemy tego całego problemu. Chcemy pomóc, ale tylko pani autorytet jest tutaj w stanie rozwiązać ten istniejący problem. Prosimy, prosimy. Niech da pani ze sobą porozmawiać. Okej, okay. słuchaj, ja dodaję jej aspekt w takim wypadku. Mm. Jeszcze tam, wieś pani potrzebuje. O, właśnie, tak. Wieś pani potrzebuje. Taki damy aspekt. I uh -huh. chciałbym, żebyś rzuciła coś. To jak, jak to wykorzystać, jaką postawę, musisz powiedzieć. Uh -huh. Tak, żebyś mogła ten aspekt wykorzystać. Czyli żebyś zbudowała na nim przewagę. Uh -huh. Ułatwienie, bo nie ułatwienie, boże jak to się nazywa w tym nie Zapomniałem już. Zaraz powiem, zaraz powiem, zaraz powiem. Żebyś zbudowała przewagę. Dobrze będzie. Przewaga, przewaga. Hmm. Próbujesz ją przekonać, że wieź jej potrzebuje, że zagubieni jesteście tak, w, tym, w tym temacie. Tak. I no, nie oszukuję jej w zasadzie, bo my potrzebujemy jej pomocy. Mhm. E, więc skłaniałabym się to bardziej ku pomysłowej niż podstępnej. Okej, okay. dobrze. Pomysłowa jak najbardziej. Rzucasz stopień trudności wynosi Poczekaj, dwa. poczekaj. Czy ja mogę marcyjne wspomóc? Czekaj, bo ona Ale buduje, ja... ona buduje że... przewagę. Tak. No, okay. Więc ja buduję nam coś, co nam pomoże ten test zrobić. Ten ja główny test przystąpić. zrobić, tak. tak. Mm. Więc ja jakby testuję, czy uda mi się uzyskać przewagę. Władza no. głaskana pobudza barana, napisał Budkiem jako aspekt. E, dobra. E, to ja w sumie mam plus 4. Ok, plus 4. E, to teraz zobacz sobie, jeżeli chcesz w tym, tam w wynikach. Spróbowałaś wybudować przewagę Aha, no to świetny. i to jest imponujący sukces. Dostajesz dwa darmowe wywołania tego aspektu. Czyli ja w tym momencie przy tym aspekcie na karcie pani Eugenii dodaję dwa darmowe wywołania. I może go na przykład wykorzystać to wywołanie jedno przy budowie kolejnego aspektu. Ok, jedno przygotowanie jest pod to. Co robicie? Ja tak jeszcze? myślę, bo ja mam sztuczkę, która się nazywa, ponieważ mam szerokie znajomości, raz na sesję mogę znaleźć pomocnego sprzymierzeńca tam, gdzie to jest akurat potrzebne. Okej. Okay. Tylko nie mogę tego rzucić na panią sądzę, tak. że zostanie naszym sprzymierzeńcem, nie? To, czy, to kogo byś sprowadziła, kto by przegonał panu Genie do działania? Kto by byłby tym e, sprzymierzeńcem? A ty wydałaś, e, Marcelina, ten punkt. Tak. Okej, okay, fajnie, dobra. Yy, Zastanawiam się, yy, waham się między księdzem, bo tutaj może być to taki tryki, bo on jest taki no dosyć szorstki, yy, a państwem Dobrzyci Tekowskich. Bo oni jednak są tacy mocno yy, tą całą sytuacją dotknięci, bo to i u nich na terenie i tam ci wszyscy turyści im rozdeptują tą, 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 tą trawę, więc oni tutaj mogą jakby a jakbyś próbowała kogoś, kto jest ważny bezpośrednio dla pani Eugenii? Kto jest dla niej ważny? No, mieszkańcy wsi. Mm -hmm. ale tak bardziej osobiście, właśnie, jakbyś coś wymyśliła. Jakąś sytuację. Możesz stworzyć taką sytuację, nawet wydając Fake point'a, możesz stworzyć jakąś sytuację w tej grze. Patrzę, co ona jest. Przyzwyczajenie na urzędzie, wszystkich, do wszystkich przychodzi z uśmiechem, pogodą ducha. przez to jest ogólnie lubiana. Eee, ojej. Bo ci ludzie coś, czegoś od niej chcą i ona chciałaby im pomóc, ale właśnie tu jest ten problem. Tu jest zakreszczona, że nie może pomóc tym ludziom, no nie? więc jakby ściągać ich do pomocy. Tak zamykamy koło, mam wrażenie. To musiałby być ktoś, kto by jej dał e, taki powód osobisty bardziej do tego, żeby coś zrobić. Ma jakąś ja tak rodzinę? to czuję. Sobie możemy sobie wymyślać tę no rodzinę. No pewnie, że tak. Możesz stworzyć każdą sytuację w tym momencie. Tak, ma rodzinę. Jej córka mieszka, słuchaj, w pobliskiej wiosce. Raczej myślałam, że może ma, nie wiem, syna, który poszedł na studia do miasta, już w mieście został i w ogóle. Okay. I przyjechał, przyjechał wspomóc mamy, a on nie wiem, poszedł na prawo. Czyli bo rozumiem, mama że, zawsze była na urzędzie że Jelly, rozumiem, odnajduje w internecie do niego kontakt, rozmawia z nim i tak. że prosi, żeby przyjechał pomóc Eugeniu. I to jest fajna podstawa, to, to fajnie działa. I jak to u ciebie działa w takim wypadku? Szoki raz na sesję możesz znaleźć pomocnego sprzymierzeńca. Okej, okay. dobra. Czyli. Zbudujemy przewagę na pani, czy aspekt na pani Eugenii dla, dla was w tym momencie, za darmo, na jedno wykorzystanie, że e, rodzinna. Czy. Tak. Rodzina się martwi, nie? Nie, rodzinna miłość, tak nazwiemy po prostu. Oni się kochają, wiadomo, przyjechał synek który ma dane Tak, okej, okay. jest, jest dodatkowy aspekt zbudowany. Waldek, chyba na tobie, bo ty tam się dobijasz do tych drzwi, zostaje e, przebicie tego stopnia trudności na poziomie 6. Jak widzisz, e, macie na Eugenii rodzinna miłość i wieś pani potrzebuje e, do wywołania, czyli to są jakby coś darmowe wywołania, a stopień trudności masz 6. Jaka jest twoja postawa? Jak próbujesz ją się do niej dostać? Bo tam no, słyszałem, że waliłeś w te ja waliłem siłowo, ale chciałbym też się powołać na to, że na ten aspekt, że ja nie kłamię. Pani Eugenio, potrzebuję pani. Pani wie, że ja zawsze prawdę mówię. Tym razem naprawdę panią potrzebujemy. Okej. Bez pani to się nie uda. Słuchaj. Dobrze, rzuć sobie na pomysłową, jak sądzę, bo to jest pomysłowa bardziej. O, ho, ho. Minus 2. E... Posłuchaj, e... mój e... drogi, dwa. bo my cały czas od samego dwa. początku. Dwa zero. Ale my od samego początku mamy niewykorzystany przerzut, który kupił dla nas paladyn. Chcesz go wykorzystać w tym momencie? Mm -hmm. Tak. Dobra? Przerzucaj. Teraz to będzie konieczne. Może będzie lepiej. O, zdecydowanie lepiej. Jest plus 2. To jest już jest plus 2. Z pomysłową jest plus 4. Z pomysłowa 2 to jest 4, tak. Okej. Okay. Plus te dwa aspekty, to, to jest sześć. Znaczy tak. za każdy aspekt masz plus dwa. Aha, no to mamy... Czyli na przykład wieś pani potrzebuje, to już jest plus sześć, ale jak weźmiesz jeszcze rodzinną miłość, że ten syn jest w tym momencie, bo to można później wykorzystać, będzie mi darmowe wywołanie, albo wykorzystać teraz i dostaniecie jeszcze dodatkową okazję na niej, jeszcze coś się po prostu pojawi, nowy aspekt jakiś na niej, jeżeli chcecie. Hmm to chyba tytuł to jeden weźmiemy, co? Jeden, tak? Czyli sześć, czyli tyle, ile było trzeba. Wiesz, pani potrzebuje. Mhm. Pani Eugenia otwiera wam w końcu. Zawstydzona trochę. Zadbana bardzo. Widać było, że to, że się zamknęła, to nie znaczy, że zupełnie zapuściła się w jakiś sposób. Po prostu być może wstyd jej było pokazywać się ludziom na zewnątrz. Wpuściła was, zaprosiła do środka, nagotowała kawy, siadła i zaczęła słuchać wszystko, co macie jej do opowiedzenia. Z początku wydawało się, że tak trochę upada na duchu, ale potem, kiedy porzucaliście te wszystkie pomysły, które wymienialiście przed chwilą, zaczęła powoli odżywać. Tak, zrobimy z tym porządek. Musimy ich odesłać tam, skąd przybyli. Ale w tym celu najpierw musimy się dowiedzieć, jak to się stało, że oni tutaj się pojawili. To byli nawet na tyle uprzejmi, że nam to zdradzili. I tak przynajmniej częściowo. I powiedzieli, że zostali wyeksmitowani przez rząd Arabii. Dobrze pamiętam? Tak, Republika, Republika Arabska, Arabska Egiptu. Egiptu. Republika że Arabskiego dostali pismo z trzema pieczątkami, że ma eksmisja. eksmisja. Może by tak też im zrobić eksmisję. Urzędowe pismo? Tak. To najpierw... oni takie, Tak naprawdę to oni są dali, 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 nielegalnie dali. na ziemi Dobrze Słuchajcie, tego co się nauczyłam, od kiedy jestem na urzędzie, to że jak jest jakiś papier, to zawsze jest tryb odwoławczy. Musimy tylko go znaleźć. Mhm. Mądrego to dobrze posłuchać. No jednak no bez pani byśmy na to nie wpadli. Tak jeszcze podbudowuję. Wiedzieliśmy do kogo przyjść. Pani boku. Eugenia pokraśniała cała i zapytała to co? Drożdżowe z truskawkami? <grym> <Koniecznie>. Oczywiście. <grym> I w tym miejscu skończymy dzisiejszą sesję. Bardzo, bardzo wam dziękuję za e, nasze granie. Strasznie dobrze się ubawiłem. E, naszemu Mi czatowi też. dziękuję za obecność. E, wkrótce. Ja bym chciała bardzo podziękować za kolejne utrudnienie dla mnie. Od SmartFoxa, Bo on chyba to lubi, że jak, jak ty dajesz te utrudnienia, to on tak ci zwraca je po prostu chyba po trochu. Ja sobie podziękuję. Patrzę... Tak, czy jeszcze ktoś gra, czy my gdzieś pójdziemy? Czy już nikogo nie ma z naszych ludzi? Nie ma, już jest puściutko, więc nie będziemy się kombinować. Chyba, że do Z Legends pójdziemy. Nie, dzisiaj zostawiamy to wszystko w spokoju. Posłuchajcie, wkrótce dostaniecie informację, kiedy będziemy e, grali następną sesję. Jeszcze raz bardzo dziękujemy czatowi. E, moi drodzy gracze, bardzo wam dziękuję. Naprawdę duża, duża przyjemność i strasznie dobrze się bawiłem, jak zwykle, o te czasu. Trzymajcie się, papatki. Dzięki, papatki. Cześć.